Otwieram 10. sesję Rady Miejskiej w Nidzicy kadencji 2018-2023. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały. Serdecznie witam zaproszonych gości, komendanta Powiatowej Straży Pożarnej pana Krzysztofa Mierzejewskiego, witam również komendanta policji pana Jarosława Wiśniewskiego. Witam sołtysów gminy Nidzica, którzy przybyli na dzisiejszą sesję. Witam przedstawicieli partii politycznych, przedstawicieli emerytów, rencistów. Serdecznie witam kierowników Wydziału Urzędu Miejskiego na czele z panem Jackiem Kosmalą, burmistrzem Nidzicy. Witam dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych oraz prezesów spółek gminnych. Witam dyrektorów szkół i przedszkoli. Również serdecznie witam przedstawicieli prasy, miejscowych zakładów oraz organizacji, stowarzyszeń oraz tych wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą sesję i którzy oglądają sesję za pośrednictwem środków masowego przekazu. Serdecznie. Zanim przystąpimy do porządku obrad dzisiejszej sesji, mamy taką miłą uroczystość. Poprosiłbym pana burmistrza, pana Marka Augustynowicza, zastępcę komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, pana Waldemara Szymańskiego, prezesa zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nidzicy. Będziemy mieć przyjemność wręczyć nagrodę za udział w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Poprosiłbym Michała Żulewskiego. Prosimy również księdza Krzysztofa Kuleszę, proszę. Pragnę pogratulować osiągnięcia znakomitego wyniku w eliminacjach wojewódzkich ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom. Życzę kolejnych sukcesów oraz bardzo dobrych wyników w nauce. Wszystkiego dobrego, gratuluję. Drodzy Państwo, korzystając z okazji, chciałbym serdecznie oczywiście pogratulować wyniku, troszkę może poza podium, ale sam udział w eliminacjach wojewódzkich turnieju wiedzy pożarniczej to już jest ogromny sukces, a zajęcie 4. miejsca w tym turnieju to już naprawdę niesamowita tutaj wiedza ucznia. Chciałbym przy okazji też zachęcić, ponieważ jesteśmy w takim gronie, żeby właśnie reaktywować te turnieje wiedzy pożarnicze, które cyklicznie odbywają się w naszym powiecie,
ale też zachęcić do tego, żeby w tych miejscowościach reaktywować te młodzieżowe drużyny pożarnicze, ponieważ z tych ludzi później w przyszłości mogą wyrosnąć strażacy. Także serdecznie zachęcam, jeszcze raz serdecznie gratuluję opiekunowi również i zachęcam do udziału w turnieju w przyszłym roku. Ja tutaj znalazłem się z tego względu, że jesteśmy jako zarząd oddziału powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych. Jesteśmy współorganizatorami, a właściwie to kiedyś ochotnicze straże przede wszystkim organizowały przy współudziale zawodowych straży, bo oni mają większe doświadczenie i większe możliwości. Niemniej jednak, proszę Państwa, jest to bardzo ważne, że młodzież taka jak ten młody człowiek już się interesuje zagadnieniami przeciwpożarowymi. Sami Państwo wiecie, jakie to stwarza niebezpieczeństwo kominów. Oni przekazują takie wiadomości, bo oni się uczą, oni zdobywają wiedzę na temat ochrony przeciwpożarowej. A wiecie Państwo, że nie są to łatwe pytania i bardzo, naprawdę bardzo, bardzo gratuluję temu młodemu człowiekowi. Krzysiowi, bardzo serdecznie dziękuję księdzu za to, że się angażuje. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jest i kierowcą straży, i prezesem. Także to jest człowiek o wielu talentach i chciałbym mu bardzo serdecznie podziękować za właśnie wkładany trud w przygotowanie młodzieży, bo wbrew pozorom, te czwarte miejsce to jest takie najbardziej podłe miejsce, bo to jest ciut za podium, prawda? Ale jest to przyszłość, bo to jest bardzo młody człowiek i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele lat, a tradycją powiatu nidzickiego jest taka, tradycja właściwie, jest taka, że bardzo dużo młodzieży wcześniej, może kilkanaście lat, właśnie kwalifikowało się i nawet brało udział w ogólnopolskich turniejach wiedzy pożarniczej. Także młody człowieku, bardzo Ci gratuluję. Dziękuję panu burmistrzowi i panu Kuleszy za zaangażowanie w ten i panu przewodniczącemu za to, że znalazł czas i zaprosił tego młodego człowieka, żeby przedstawić w szerszej opinii publicznej, że takie turnieje się odbywają i że są one sponsorowane i zachęcane przez Radę Powiatu, przez radnych i przez wszystkich mieszkańców. Dziękuję bardzo. No również podziękowanie dla opiekuna, dla księdza Kuleszy, który już od najmłodszych lat do Ochotniczych Straży Pożarnych tak przygotowuje nam kandydatów. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, drodzy Państwo, już tutaj pan prezes powiatowy wspominał, nasz ksiądz jest jedynym w Polsce, jedynym księdzem, strażakiem, ochotnikiem, który ma uprawnienia do kierowania wozem bojowym i aktywnie uczestniczy we wszystkich akcjach. Byłem świadkiem uczestniczył, także wielkie brawa dla księdza również. To jeszcze raz dziękuję bardzo, no i zachęcam, żeby w przyszłym roku również przynajmniej na tym poziomie sukces był odniesiony. Proszę Państwa, zanim przystąpimy do realizacji porządku obrad, 10 do 15 minut poprosiłbym Panie z Fundacji Global Eco, które by przedstawiły informację, jak najłatwiej skorzystać z programu Czyste Powietrze. Fundacja zajmuje się pomocą w przygotowywaniu wniosków, także będzie można skorzystać. Informacje w formie materiałów, w formie papierowej są w urzędzie. Również te informacje dotrą do sołtysów. No i zachęcałbym, żeby z tego programu po prostu korzystać. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu swoim oraz Fundacji Global Eco. Nazywam się Alicja Szczepińska. Jestem tutaj dzisiaj z panią Katarzyną Buchholz. Reprezentujemy Fundację Global Eco. Sercem Fundacji jest miasto Gdynia. Jesteśmy z Trójmiasta. Tutaj. Dobrze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Sercem Fundacji jest miasto Gdynia. Stamtąd jesteśmy, tam działamy.
Nie, dziękuję, na stojąco, dziękuję bardzo. Chwilę Państwu zajmę, powiem takie najważniejsze tutaj informacje. Przede wszystkim chciałam podziękować bardzo serdecznie Panu Burmistrzowi za zaproszenie na Państwa dzisiejsze spotkanie. Czujemy się naprawdę zaszczyceni. Podczas spotkania, które miało miejsce kilka tygodni temu z Panem Burmistrzem, otrzymaliśmy informację, że miasto Niedzica jest naprawdę wyjątkowym miastem i rzeczywiście to widać i czuć podczas dzisiejszego spotkania. Także bardzo raz jeszcze dziękuję za możliwość wystąpienia i przekazania informacji. Teraz może parę słów o tym, co robimy. Fundacja zajmuje się przygotowywaniem projektów w ramach odnawialnych źródeł energii dla jednostek samorządów terytorialnych. Piszemy również wnioski w ramach regionalnych programów operacyjnych, a także ostatnio bardzo popularny program rządowy, program Czyste Powietrze, w ramach którego proponujemy współpracę miastom, gminom, nie tylko w województwie warmińsko-mazurskim, ale również w województwach pomorskim, mazowieckim oraz kujawsko-pomorskim. Pomagamy mieszkańcom w przygotowywaniu wniosków właśnie o dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze i podczas spotkania z Panem Burmistrzem zaproponowaliśmy również współpracę tutaj Państwu, miastu Niedzica i będziemy w dniu 13 czerwca organizowali prezentację dla mieszkańców miasta, na którą chciałam serdecznie Państwa również zaprosić. Wiem, że otrzymaliście Państwo już materiały informacyjne o tym spotkaniu. To spotkanie odbędzie się o godzinie 17 również w tej sali. Zapraszam serdecznie. Podczas tego spotkania będzie przedstawiona prezentacja, która będzie trwała około godziny czasu. Pierwotnie był pomysł, żeby tą prezentację tutaj Państwu przedstawić, ale jednak godzina to było za długo, więc dzisiaj tylko podstawowe informacje i zaproszenie na to spotkanie. Mam nadzieję, że przekażecie Państwo mieszkańcom oraz wszystkim tym, którzy mogą być zainteresowani uzyskaniem naszego wsparcia, naszej pomocy w pisaniu tego wniosku. Także zapraszam serdecznie na to spotkanie. Jeżeli Państwo mielibyście jakieś pytania może w związku z naszą działalnością, to bardzo proszę, można je zadać. Tak, program Czyste Powietrze właściwie jest od września, obowiązuje od września 2018 roku. Program jest przewidziany na 10 lat lub do momentu wyczerpania środków. Środki na ten program to 103 miliardy złotych i w ramach tego programu mieszkańcy otrzymują dofinansowanie. Oczywiście tutaj są określone kryteria, które należy spełnić. Przede wszystkim jest to kryterium dochodowe, od którego zależy wysokość dofinansowania. Tak? Szczegółowe informacje dotyczące właśnie kryteriów przedstawiamy podczas tych prezentacji, które organizujemy dla Państwa w tych województwach, o których wspomniałam wcześniej. W ramach tego programu mieszkańcy mogą skorzystać z termomodernizacji, tak, czyli tutaj ocieplanie budynków, wymiana okien oraz na przykład ocieplanie bram garażowych oraz wymiany źródeł ciepła. Tak, i właśnie o tym, w jaki sposób my jako fundacja pomagamy mieszkańcom, mówimy podczas tych prezentacji. W województwie pomorskim zakończyliśmy już działania. Od kwietnia działamy w tej chwili w województwie warmińsko-mazurskim. Na ten moment fundacja złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z siedzibą w Gdańsku ponad 1300 wniosków o dofinansowanie, tak? Czyli tylu mieszkańców zgłosiło się do nas o wsparcie właśnie w tym zakresie. Zrealizowaliśmy już ponad 300 prezentacji, czyli takich spotkań w miastach, w świetlicach wiejskich właśnie z mieszkańcami. No i tak jak mówię, w tej chwili realizujemy działania w województwie warmińsko-mazurskim. Także myślę tyle w skrócie. Zapraszam raz jeszcze bardzo serdecznie. Wiem, że informacje o spotkaniu znajdują się na Państwa stronie internetowej, więc można
i zachęcam do tego, żeby przekazać te informacje do zainteresowanych mieszkańców. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i jeszcze raz przypominam, 13 czerwiec, godzina 17. No zachęcam do udziału wszystkie osoby zainteresowane, również mieszkańców, którzy by byli zainteresowani ewentualnie pisaniem wniosków na docieplenie budynków, tak jak tutaj właśnie pani mówiła, wymianę źródeł ciepła. Na pewno wtedy wszelkie informacje zostaną przekazane. Jeszcze raz dziękuję. Proszę państwa, przystępujemy do realizacji porządku obrad. Porządek obrad dzisiejszego posiedzenia wraz z projektami uchwał został państwu dostarczony w obowiązującym terminie. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi do porządku obrad? Proszę bardzo, przewodniczący Komisji Oświaty, pan Andrzej Arcys. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia oraz Pomocy Społecznej wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad w punkcie 7 podpunkt 10 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Do zasad uzyskanej informacji wynika, że działka jest przedmiotem rozmów zmierzających do zawarcia ugody ze zbiorem Kościoła Chrześcijan Baptystów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przegłosujemy wniosek przedstawiony przez przewodniczącego Komisji Oświaty. Proszę państwa, kto jest za zdjęciem z porządku obrad w punkcie 7 podpunktu 10 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 19 radnych za zdjęciem uchwały z porządku obrad, oddano 16 głosów. 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. Przystępujemy teraz do przegłosowania porządku obrad wraz z przegłosowaną zmianą. Jeśli już nie ma więcej uwag, tak? Dobrze. Kto jest za przyjęciem porządku obrad wraz z przegłosowaną zmianą? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 19 radnych głosów za przyjęcie porządku obrad. Oddano 19. Stwierdzam, że w wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty. Kolejnym punktem dzisiejszego porządku obrad jest sprawozdanie z międzysesyjnej działalności burmistrza. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, sprawozdanie międzysesyjnej z działalności burmistrza za okres od 26 kwietnia do 29 maja 2019 roku. 29 kwietnia podpisaliśmy umowę w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie przebudowy centrum miasta Nidzic. 3 maja wziąłem udział w uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. 6 maja odbyło się spotkanie z dyrektorem PKP do spraw nieruchomości. W tym dniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Pomysłowe Podwórko. 7 maja byłem w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków na spotkaniu z konserwatorem w sprawie decyzji nakazującej wykonanie kolejnych badań archeologicznych przy skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza i ulicy Słowackiego. W tym samym dniu spotkałem się z przewodniczącym Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna. Następnie przekazałem klucze do pomieszczeń najniższej kondygnacji ratusza dla przewodniczącej Uniwersytetu Trzeciego Wieku i przewodniczącej Rady Seniorów.
8 maja odwiedził nas starosta powiatu działdowskiego. 9 maja spotkałem się z dyrektorem ośrodka wypoczynkowego Gawra w sprawie ewentualnego przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. W tym dniu spotkałem się również z panią senator RP Lidią Staroń. Jej przyjazd był okazją do rozmowy o sprawach ważnych dla naszej gminy. Jedną z nich jest pomoc osobom niepełnosprawnym oraz seniorom. Dlatego w spotkaniu uczestniczył również pełnomocnik rektora z pedagogią Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, której misją jest profesjonalne kształcenie specjalistów w zakresie pracy profilaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej i socjalnej. 10 maja odbyło się spotkanie z audytorem wewnętrznym. Omówiłem uwagi do arkuszy organizacyjnych nidzickich placówek oświatowych. O godzinie 11.30 nasze miasto odwiedzili dziennikarze zajmujący się ekologią. Celem ich wizyty była ekologiczna kotłownia miejska w Nidzicy wytwarzająca energię cieplną ze spalania biomasy. Dziennikarzom towarzyszyła grupa specjalistów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dyrektorem Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej. Tutaj dodam, że dziennikarzom przedstawiłem problem, z jakim zmagają się miasta naszego typu. Otóż chodzi tutaj o zapisy we wszelkich konkursach, aby osiągnąć wskaźnik 120 relemów na 1 km, co sprawiało, że nie mogliśmy uzyskać dofinansowań na budowę sieci kanalizacyjnych. Dziennikarze zajęli się tą sprawą. W dniu dzisiejszym już nasz Wydział Pozyskiwania Środków Pomocowych odpisuje. W najbliższym czasie przyjadą zainteresowani, którzy będą lobbować na rzecz takich gmin jak my o zmianę niekorzystnych przepisów. 11 maja w sobotę odbyło się spotkanie z zarządcą wspólnoty przy ulicy 1 Maja 15. W tym dniu przyjmowałem mieszkańców również z ulicy Kościuszki. 12 maja w niedzielę uczestniczyłem w obchodach powiatowych Dni Strażaka. W tym roku te Dni Strażaka odbywały się w gminie Janowo oraz w trzecim otwartym turnieju szachowym Fight w Nidzicy w Szkole Podstawowej nr 2 zorganizowanym wspólnie z parafią Miłosierdzia Bożego. 13 maja odbyło się spotkanie u konserwatora zabytków w sprawie wykonania badań archeologicznych przy skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza i ulicy Słowackiego. Było to kolejne spotkanie w tej sprawie. Tutaj chciałbym podziękować konserwatorowi zabytków, że po wielu negocjacjach przychylił się do naszej prośby i odstąpił od tej decyzji nakazującej ponowne badania archeologiczne w tym samym miejscu. A drodzy Państwo, chcemy tam przejść przeciskiem z rurą ciepłowniczą, żeby podłączyć policję, szpital i zamek do nowo wybudowanej kotłowni. Wiązałoby to się z ogromnymi kosztami. Uważałem, że no bez sensu jest kolejny raz kopać, tylko dlatego, że z jednej instytucji nie przekazano dokumentów do drugiej. 14 maja odbyło się spotkanie w starostwie w sprawie omówienia potrzeb komunikacyjnych. Tego samego dnia wziąłem udział w warsztatach zorganizowanych przez sieć miast Cheetahslow dotyczących nowego okresu finansowania 2021-2027. 16 maja wraz ze starostą powiatu nidzickiego byłem na spotkaniu u dyrektora KOWR w Olsztynie w sprawie możliwości dofinansowania budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kanigowo. O godzinie 12 odbył się zarząd powiatowy OSP. 17 maja spotkałem się z prezesem firmy Wiejak oraz panem Leszkiem Borkowskim. O godzinie 12 uczestniczyłem we mszy świętej oraz uroczystym otwarciu sali gimnastycznej w Łynie. O godzinie 14.30 spotkałem się z panem Kotyla i panem Zbigniewem Słupskim w sprawie planowanej inwestycji w miejscowości Rozdroże. 20 maja odbyło się spotkanie z handlowcami przy ulicy Wolności w sprawie przebudowy rynku. 21 maja byłem na posiedzeniu Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna. Na mój wniosek, w zasadzie to był też i Państwa wniosek, ale ja jestem pośrednikiem, więc ja złożyłem oficjalnie na posiedzeniu. Dokonano zmian w uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów polegających na przyspieszeniu o miesiąc, czyli od 1 kwietnia wywóz odpadów ulegających biodegradacji z obszarów zabudowy wiejskiej. Tutaj wyjaśnię, drodzy Państwo, w poprzedniej uchwale z terenów miejskich wywożono od 1 kwietnia z domków jednorodzinnych, z terenów wiejskich miesiąc później, od 1 maja. W tej chwili zrównano ten okres i też z terenów wiejskich będzie ta sama data rozpoczęcia wywozu, czyli 1 kwietnia.
Następnie wprowadzono zapis, że w miesiącu kwietniu i w miesiącu listopad odbiór bioodpadów będzie bez ograniczeń. Tyle, ile worków mieszkańcy wystawią, tyle Działdowszczyzna odbierze. Od maja do października będzie limit 8 worków miesięcznie z domków jednorodzinnych. Były jeszcze 4 inne wnioski, które głosowaliśmy. Wszystkie te 4 pozostałe zostały odrzucone. Mój wniosek 15 głosami za, 4 przeciw został przyjęty. Jest to wniosek, który nie niesie za sobą skutków finansowych. Mieszkańcy nie będą dopłacać do tej kwoty, która jest. Pozostałe wnioski, które zostały zgłoszone, powodowałyby wzrost opłaty za wywóz. Myślę, że jest to rozsądne, dobre rozwiązanie. W miesiącu kwietniu, kiedy po zimie wszyscy sprzątamy, możemy oglądać bez ograniczeń i również w miesiącu listopadzie. 22 maja odbyło się spotkanie w Centrum Usług Wspólnych w sprawie omówienia ostatecznej wersji arkuszy organizacyjnych. 23 maja wziąłem udział w obchodach powiatowych Dni Rodziny. W tym dniu odbyło się również posiedzenie Komisji Finansów. 24 maja uczestniczyłem w wydarzeniu pod nazwą Konkurs Kulinarny z Tomkiem Jakubiakiem, zorganizowanym przez Centralę Nasienną w Nidzicy wspólnie z Polską Federacją Ziemniaka oraz Patato Poland. W tym dniu oficjalnie rozpoczęto budowę nowego dworca PKP w Nidzicy. Planowane zakończenie tej inwestycji wartej ponad 17 milionów złotych zaplanowano na maj 2020 rok. 25 maja w Napiwodzie odbyły się towarzyskie zawody ujeżdżeniowe i bieg charytatywny. Całkowity dochód z imprezy został przeznaczony na leczenie Tosi Kruszewskiej. Dziękuję tutaj naszemu radnemu Krzysztofowi Żukowskiemu za aktywne włączenie się w akcję. Z informacji od pana radnego wiem, że zbiórka przerosła oczekiwania i wszyscy są szczęśliwi, że nasi mieszkańcy są tak hojni. 26 maja, a szczególnie dziewczynka, która potrzebuje tej pomocy. 26 maja nad Jeziorkiem Miejskim zostały rozpoczęte spotkania pod nazwą Letnie Art Akcje. Drodzy Państwo, w każdą niedzielę o godzinie 16 w amfiteatrze nad Jeziorkiem będą odbywały się różnego rodzaju imprezy Proszę o spokój. W każdą niedzielę o 16 nad Jeziorkiem zapraszam Państwa wraz z rodzinami, bo to są imprezy dla rodzin. Mieliśmy tutaj jedną uwagę. Zgłoszono nam potrzebę ustawienia ławeczek. Pan dyrektor Nidzickiego Ośrodka Kultury zobowiązał się, że te ławeczki będą rozstawiane. Na czas imprez będą również otwarte te nowe, piękne toalety. Wiecie Państwo, że to są bardzo drogie toalety, tylko otwieramy je na czas imprezy. W pozostałe dni są postawione to i to je. Z tego względu, żeby nie zostały zniszczone, są wybudowane z projektu, nie możemy sobie pozwolić na dewastację. W najbliższym czasie będzie zamontowany monitoring nad całym jeziorkiem. Jest wyłoniona firma. Myślę, że poprawimy bezpieczeństwo. 27. Jeszcze tutaj zapomniałem podziękować. Drodzy Państwo, w ubiegłą niedzielę szkoła podstawowa nr 3 przygotowała piękne widowisko. Sporo rodziców z dziećmi i tak szczerze powiem, same pochwały, drodzy Państwo. Same pochwały, także jestem dumny z naszej szkoły. 27 maja, dumny z dzieci, z młodzieży oraz nauczycieli, którzy przygotowali. 27 maja wziąłem udział w uroczystości Święta Samorządu Terytorialnego, które odbyło się w Kozłowie. W tym dniu na zamku odbyło się spotkanie z Młodzieżową Radą Miejską. Spotkanie dotyczyło skateparku. 28 maja uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Oświaty. 29 maja odbyło się spotkanie informacyjne przedsiębiorców powiatu nidzickiego z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na temat wsparcia inwestycji realizowanych w ramach Polskiej Strefy Inwestycyjnej. Cieszę się, że sporo naszych przedsiębiorców przybyło. Było mnóstwo pytań. Pracownicy specjalnej strefy wyjaśnili. 4 przedsiębiorców już umówiło się na indywidualną wizytę w strefie. Także spotkanie bardzo potrzebne. W tym dniu w hali widowiskowo-sportowej odbyła się druga nidzicka senioriada sportowo-rekreacyjna. Wszystkim organizatorom oraz naszym seniorom chcę podziękować za uczestnictwo, za przygotowania tej pięknej imprezy.
Pozostałe informacje. W dniu 28 maja 2019 roku doszło do zanieczyszczenia miejskiej sieci kanalizacyjnej farbami drukarskimi, co spowodowało zamknięcie przepływu ścieków i przedostanie się skażenia do gruntu. W informacji, jaką przekazał nam wiceprezes MWiK, pan Artur Wojdowski, wynika, że sytuacja zagrożenia została opanowana, mimo tego, że rozpoczęło się obumieranie osadu czynnego w oczyszczalni. O skażeniu zostały poinformowane wszystkie właściwe służby. Nie ma bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców. W maju otrzymałem z Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego informację o planowanej na czerwiec recertyfikacji Nidzicy w ramach uczestnictwa w Międzynarodowej Sieci Miast Czitaslow. Po 5 latach uczestnictwa w strukturach sieci każde miasto jest zobowiązane do przeprowadzenia ponownej samooceny i wykazania progresu w następujących obszarach funkcjonowania gminy. Energia, polityka, środowisko, infrastruktura, jakość życia, rolnictwo, turystyka, kształcenie i szkolenia, spójność społeczna, partnerstwo i współpraca międzynarodowa. Każdy z obszarów rozbity jest na kilkanaście szczegółowych punktów. W tym roku recertyfikację oprócz Nidzicy muszą przeprowadzić również inne miasta. Dokument ten będzie oceniany przez Biuro do Spraw Czitaslow Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Miast Czitaslow, a następnie wysłany do zaakceptowania do Włoch, gdzie znajduje się siedziba Międzynarodowego Stowarzyszenia. Jesteśmy w tym momencie na etapie kończenia procedury, konsultowania jej z Urzędem Marszałkowskim. Planowany termin ponownej rekomendacji Nidzicy to 29 czerwiec. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa ma pytania dotyczące przedstawionego sprawozdania? Proszę bardzo, pan radny Waldemar Pszczółkowski. Dziękuję. Panie burmistrzu, 16 maja odbył się zarząd powiatowy OSP. Jakiś czas temu, będąc na odprawie w Polejnach, na takim spotkaniu dotyczącym Straży Ochotniczej w Polejnach, druhowie strażacy uskarżali się na trudności w odbywaniu badań lekarskich i szkoleń, że to jest skomplikowane w ten sposób, że trwa wiele dni, wiele razy trzeba do lekarzy. Czy w tej sprawie była rozmowa, żeby jakoś ułatwić te szkolenia? Dziękuję. To może pan Dariusz Gulnik, proszę bardzo. Panie burmistrzu, ja mam tu takie pytanie. 14 maja pan spotkał się w starostwie o sprawy komunikacyjne. Chciałbym się dowiedzieć, czy był poruszony może temat tych dojazdów tym pociągiem, czy zbójak, czy jest coś tam na jakimś etapie, czy jest to szansa na jakieś tam rozwiązanie, pomoc tym ludziom. I jeszcze 10 maja zarządcą wspólnoty przy ulicy 1 maja. Czego to dotyczyło? Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Proszę bardzo, panie burmistrzu, odpowiedź. Już odpowiadam. Odpowiedź na pierwsze pytanie. Polejno OSP. Drodzy państwo, w Polejnach borykaliśmy się z problemem strażaków ochotników. Jest to problem w całym kraju. Znaleźliśmy rozwiązanie. Tutaj dziękuję panu radnemu, dziękuję sołtysowi wsi Żelazno, panu radnemu Pszczółkowskiemu, bo też włączyli się w tę pomoc. Pozyskaliśmy chętnych kandydatów z miejscowości Żelazno i z Wólki Orłowskiej. Oczywiście szkolenia, o których pan mówi, pan Pszczółkowski, jest to pewien czynnik taki trudnościowy. Takie szkolenie podstawowe trwa 150 godzin. Ochotnik musi w wolne soboty przyjechać tutaj do państwowej jednostki, do Nidzicy na to szkolenie, ale to już jest ułatwienie, bo nie musi jeździć do Olsztyna. Jest to na miejscu. Nie przeskoczymy tego, takie są przepisy i to szkolenie musi być odbyte, żeby strażak mógł być dopuszczony do akcji. Ale drugim warunkiem są badania, o których pan wspomniał. I tutaj, drodzy państwo, próbowaliśmy znaleźć takich lekarzy, którzy by przyjechali i w jeden dzień nam zrobili, ale nie da się też przeskoczyć. Są kolejki do specjalistów, a strażak musi przejść jednak szereg tych badań. Nie dopuścimy strażaka, który nie przejdzie i nie chciałbym, żeby to było na zasadzie, że ktoś przyjechał, wypisał zaświadczenie. Nie. Ja na to się nie godzę. Mają przejść normalne badania. Strażak, kiedy jest w czasie akcji, ja muszę być pewny jako prezes gminny, że człowiek jest dobrze wyszkolony i jest zdrowy. Bo ja za tych ludzi odpowiadam.
Oczywiście staramy się tak robić, żeby umawiać tych strażaków. Pomagamy w tym, żeby przyspieszyć kolejkę. Niektórzy lekarze w związku z tym, że są to strażacy, to pomagają w tym. No ale nie wszystkie poradnie są tak przychylne i nieraz trzeba poczekać. Rozwiązaliśmy też inny problem. Otóż zakupujemy teraz specjalny system do powiadamiania wszystkich ochotników SMS-ami. Będzie to nowoczesny system, bo część jednostek funkcjonowała na tego typu urządzeniach. Tutaj rozwiążemy sprawę właśnie z ochotników z Wólki Orłowskiej i z miejscowości Żelazna. Wtedy dostają SMS-a i będą wiedzieli, którędy przyjeżdża jednostka, żeby ich po drodze zabrać. Dalej, odpowiedź na pytanie numer dwa, komunikacja. Z panem starostą oraz wójtami sąsiednich gmin oraz z osobami, które zajmują się rozwiązaniem tego problemu, rozmawialiśmy o kompleksowym rozwiązaniu w całym powiecie. Głównie panu staroście chodziło o rozwiązanie problemu dowozu uczniów szkół średnich. Ale na tym spotkaniu rozmawialiśmy także o mieszkańcach, żeby im pomóc. Pierwsze jakieś rozwiązania zostały, inaczej propozycje zostały złożone panu staroście. Mamy spotkać się za miesiąc. Pan starosta będzie to konsultował jeszcze w Urzędzie Marszałkowskim, w Urzędzie Wojewódzkim. My mamy w tym czasie porozmawiać z naszymi przewoźnikami. Wiemy już, jakie są wytyczne do tego, żeby przy ogłaszaniu przetargu na dowóz naszych uczniów, jakie zawrzeć tam jeszcze dodatkowe klauzule. Myślę, że całkowicie tego problemu nie rozwiążemy, ale w znaczącym stopniu pomożemy mieszkańcom. I pytanie numer 3. Ulica 1 Maja 15. Drodzy Państwo, wspólnota zwróciła się do nas o dofinansowanie. Elewacji od strony ulicy 1 Maja i to jest ta ściana, gdzie jest tablica upamiętniająca zamordowanych. Rozmawialiśmy o tym na komisjach. Takie pismo również otrzymał pan starosta. Będziemy dalej oczywiście na ten temat rozmawiać. Na razie żadne decyzje nie zapadły. Dziękuję bardzo. Pan radny Mieczysław Szpejna, proszę. Chciałbym, panie burmistrzu, wrócić do posiedzenia w Działdowczyźnie. Temat jest niezwykle drażliwy i denerwujący wielu mieszkańców. Jak to się stało, panie burmistrzu, że raptem dostaliśmy ograniczenia w wywożeniu nieczystości? Podwyżka poszła straszna, bo tak jak ja liczyłem, to podniosło mi się to 120%, już kiedyś to mówiłem, i raptem za to dostaję ograniczenie wywozu nieczystości. Okej, zgadzam się. I teraz proszę mi wytłumaczyć, jak to jest w zabudowie wielorodzinnej, czy też będą worki liczone, jak to jest na przykład, jak sąsiad wystawi jeden worek, czy będzie miał zwrot, bo to można cztery, a jak jeden, no to należałoby mu oddać pieniądze, prawda? I na przykład nie mam je tego dnia, bo mam urlop, zbieram, magazynuję, przechowuję, za to grosza nie dostaję i jeszcze mam ograniczenia. A więc tymi workami, że tak powiem, kulgam się do jesieni, aż szanowna Działdowczyzna, związek nasz kochany, zlituje się i zabierze. A ja przez ten czas, przez rok czasu przechodzę, wącham, łatam te worki, bo to gnije, przecieka, sąsiadów denerwuje też, bo takie są też przypadki. Wytłumaczy mi pan, co było pokierowane, czym się Działdowczyzna kierowała, a tym bardziej, bo pan się chwalił, że to pan, pana zasługa. Czym się pan kierował, panie burmistrzu, że nie wziął pan tego wszystkiego pod uwagę, skoro pan o tym wszystkim dobrze wie, panie burmistrzu, że bio to jest najgorszy odpad, jaki my mamy na swojej posesji. Panie radny, ale proszę pytanie sformułować. Panie przewodniczący, czy pan stara się wrócić do dawnych swoich czasów? Czy tak to jest, że tylko proszę, pytania i pytania? Proszę sformułować pytanie, bo no to, w tej chwili... No to jest pytanie cały czas zadawane. No ale a to, pan na dzień dobry... W tej chwili, nie no, w tej chwili... Pan jest na dzień dobry, jak zwykle, pan chce uciszyć radnego? To nie jest po złości, panie przewodniczący. Panie, to jest pytanie z ciekawości. Panie Mieczysławie, no proszę zadać pytanie. Ja tylko zwróciłem uwagę, żeby sformułować pytanie. Ale to już było pytanie. To już było pytanie. No to... A ja pan jak proszę bardzo, panie burmistrzu, odpowiedź.
Drodzy Państwo, myślę, że wyraziłem się bardzo jasno i precyzyjnie. Zapraszam Pana do zapoznania się z regulaminem. Regulamin Pan otrzymuje za każdym razem, kiedy podpisuje Pan umowę. Regulamin jest na stronie Działdowszczyzny. Ja Państwa poinformowałem o tym, bo Pan mówi, że ja sobie tutaj coś, tak jakbym, moja zasługa. Tak, Panie Szpejna, Panie Radny Szpejna, ja powiedziałem, że złożyłem wniosek. Regulamin, który jest stworzony w Działdowszczyźnie, jest na bazie przepisów wyższego rzędu i jest akceptowany przez 12 gmin. I proszę mi uwierzyć, że nie była łatwa rozmowa w czasie tego posiedzenia. Posiedzenie jest nagrywane, można je odtworzyć i może Pan zapoznać się z całkowitym przebiegiem tego spotkania. Jeszcze raz powtarzam, żeby nie podnieść kwot za wywóz i Pan mówi, że wzrosły drastycznie. Tak, wzrosły, ale są jedne z najniższych. Są jednymi z najniższych. I jeśli Pan powie, że jest inaczej, to znaczy, że też nie zapoznał się Pan z tymi miastami, które mają różne kwoty i różny zakres czynności. Jeśli mieszkańcy będą zgłaszali, że trzeba coś zmienić, jestem to, po to tam jestem w tej Działdowszczyźnie, żeby wnioskować o zmianę. Ale 12 wójtów głosuje za każdą zmianę. Nie tylko Jacek Kosmalow. 12 włodarzy. Dlaczego były podyktowane podwyżki? Ja Państwu tłumaczyłem to na poprzednich sesjach. Drodzy Państwo, to nie jest wymysł ekologicznego związku. To są przepisy, to jest ustawa śmieciowa, która jest nowelizowana co roku i teraz też będzie nowelizowana. Nałożyła tak ogromne opłaty składowania tych odpadów, że niestety trzeba było podnieść. Poza tym wszystkie Państwa uwagi ja przekazuję na Działdowszczyźnie i przygotowując się do nowego przetargu, te uwagi będą uwzględnione. Uważam osobiście, że to jest duży sukces, że w miesiącu kwietniu będzie wywożone bez limitu i w miesiącu listopadzie, wtedy kiedy jest największa intensywność spadania liści i innych rzeczy. Poza tym nie wiem, czy Pan się orientuje, co to są bioodpady. Bo nie wszystko jest bioodpadem. Nie wszystko jest bioodpadem. Kolejna sprawa, drodzy Państwo, no Działdowszczyzna nie będzie wywoziła drzew, bo niektórzy mieszkańcy wykładali drzewa przed swoje posesje. Nie, regulamin jest po to, żeby regulował pewne kwestie. I drodzy Państwo, ja bym zakończył na tę swoją wypowiedź. Proszę zapoznać się z regulaminem. Jeśli ma Pan jakieś uwagi, bardzo proszę złożyć mi je na piśmie, a ja będę Pana reprezentantem w Działdowie i przedłożę je na zgromadzenie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś... Proszę bardzo, Pan Radny Mieczysław Szpejna. Ja myślę, Panie Burmistrze, że Pan jest reprezentantem wszystkich mieszkańców, nie tylko Radnego Szpejny. Tak się zgadza. Zgadza się, prawda? Tak. Panie Burmistrzu, wracając do tej sprawy, bo Pan sobie wyobrazi, ja Panu przedstawię sytuację. Mogę, Panie Przewodniczący, tylko pytanie mogę zadać? Pytanie. Bo... Jesteśmy w punkcie pytania do sprawozdania. Ale cały czas, to ja do sprawozdania. No, proszę bardzo. Panie Burmistrzu, wyobrazi sobie Pan, bo... albo odpowie mi Pan na pytanie. Jest zabudowa jednorodzinna, mieszka jeden mieszkaniec, jest zabudowa jednorodzinna, mieszka 8 mieszkańców. Po ile worków mogą oddać bioodpadów? Dziękuję. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Panie Radny, nikt w Działdowszczyźnie nie będzie teraz przeliczał każdej posesji na ilość mieszkańców, na powierzchnię i tak dalej. Jest taki regulamin, jest przyjęty przez całe zgromadzenie i czy chcemy, czy nie chcemy, to musimy się postosować. Żeby zakończyć tę dyskusję, bo ona do niczego nie prowadzi. Jeśli ma Pan jakieś rozwiązanie, które będzie złotym środkiem, proszę mi je złożyć, ja je przedstawię na Działdowszczyźnie. Jeśli uważa Pan, że ten system źle działa, a ma Pan sposób na usprawnienie, chętnie przyjmiemy każdy dobry pomysł. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze... Też jeszcze w tej sprawie? Tak. Proszę bardzo. Mam 3 pytania, mogę je wykorzystać, prawda, tak. Panie Przewodniczący? No bo, Panie Burmistrzu, Pan wytłumaczy mi jeszcze raz. Ten mieszkaniec płaci 12 zł, ja płacę 84 zł. To znaczy się, gdzie jest sprawiedliwość?
Sprawiedliwość nie jakaś tam sądowa, tylko ludzka. Powie mi pan, jak związek mógł to ustalić? Jak mógł to w ogóle, można było do tego podejść w ten sposób, nie dyskutując z mieszkańcami, bo przecież to dotyczy mieszkańców. Nie dyskutując, ten problem już jest od miesiąca tamtego, już zgłaszali mieszkańcy. Jak można było tak to podjąć bez skonsultowania się w ogóle? Ja wiem, że my mamy przedstawicieli w tym związku, o którego od samego początku, jak jestem radny, to dla mnie to jest związek wygodny dla Działdoszczyzny, nie dla mieszkańców, bo wiecznie z tymi są problemy. Nie rozumiem tego. Jak można było w ogóle przejść do takiego niesprawiedliwego systemu, ograniczając wywóz nieczystości? Dziękuję. No już to było wyjaśniane, ale proszę bardzo, jeszcze raz. Panie radny, pan ma posesję, na której jest zameldowanych sporo osób i czuje pan się niesprawiedliwie traktowany. Wie pan, no to co powie na przykład mieszkaniec bloku? Co powie mieszkaniec bloku, który płaci też od osoby, a w bloku jest jeszcze 10 razy tyle, co u pana w domu? Drodzy państwo, można płacić w różny sposób. Są gminy, gdzie płacą na przykład od ilości zużytej wody. Są gminy, które płacą od ilości mieszkańców. Są gminy, które płacą od ilości powierzchni. Żadne z tych rozwiązań nie będzie sprawiedliwe dla wszystkich. Nigdy. Ale trzeba było przyjąć jakieś kryterium. I teraz odpowiem panu po raz ostatni. Proszę państwa, proszę o ciszę. Panie radny, jeśli jest jeden emeryt i zamieszkuje w domku jednorodzinnym, to ile on wytworzy śmieci? Ile on może wytworzyć? A jeśli w takim samym domu mieszka 12 osób, to chyba logiczne jest, że te 12 osób wytwarza 12 razy więcej tych śmieci. Panie radny, ale pan w tej chwili trzy razy panie przewodniczący, pan burmistrz mi pozwolił. Ale panie burmistrzu, mogę? Ale bardzo dobrze. Ale w tej chwili ja prowadzę sesję. Ale panie burmistrzu, mogę? Panie przewodniczący, w tej chwili proszę bardzo, pan radny Andrzej Ruś. Bardzo dobrze pan burmistrz sobie odpowiedział, panie burmistrzu. Jedna osoba, 12 osób. Bardzo dobrze, tylko panie, że tu są cztery worki i tu są cztery worki. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja mam pytanie, panie burmistrzu, spotkał pan się 24 maja. Spotkał się pan na konkursie kulinarnym z panem Tomkiem Jakubiakiem, zorganizowanym przez Centralę Nasienną w Nidzicy wspólnie z Polską Federacją Ziemniaka oraz Potato Poland. Moje pytanie brzmi, panie burmistrzu, bo z tego co wiem, to takim głównym organizatorem był pan Tomasz Bieńkowski, który organizuje taką dużą imprezę ogólnopolską właśnie w sprawie hodowli mieszkania i wiem, że ta impreza chyba będzie albo w czerwcu... Hodowli ziemniaka. I wiem, że na pewno tam jest współudział pana wojewody, pana starosty, a jaki jest współudział naszej gminy, no możemy to wykorzystać jako reklamę. Dziękuję. I może pan radny Leszek Śpiewak, proszę. Zabrakło mi w sprawozdaniu informacji z 30 kwietnia o zagrożeniu występującym na terenie gminy, na terenach wiejskich. Tutaj chciałem zapytać, jakie procedury zostały wszczęte z tym zagrożeniem, bo wiem, że od 30 kwietnia tego roku no to pewne zagrożenie występuje na terenach wiejskich, na terenie gminy Lica. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu, odpowiedź. Już odpowiadam. Drodzy państwo, rzeczywiście Centrala Nasienna w Nidzicy organizuje największą imprezę w Polsce związaną z ziemniakami, dlatego że na naszym terenie jest mnóstwo producentów i tak naprawdę jesteśmy zagłębiem produkcji ziemniaka jadalnego i ziemniaka sadzeniaka. Przejęliśmy to od gminy Janowiec, bo kiedyś Janowiec przodował. Okazuje się, że teraz sama centrala ma 250 chyba hektarów takiego ziemniaka, plus jeszcze inne nazwiska, które nie będę wymieniał, ale państwo znacie. Rzeczywiście to jest bardzo prestiżowa, objęta patronatem Ministerstwa Rolnictwa. My wykorzystamy tę chwilę, żeby tutaj zapromować Nidzicę. Około 3000 osób zostało zaproszonych. Będzie to na polach uprawnych, będą wystawcy maszyn, będą producenci, będą również
firmy, które przetwarzają te ziemniaki. I tutaj zorganizowaliśmy, pan Tomasz Mieńkowski organizuje bankiet, na którym będzie okazja do rozmów biznesowych, ale włączył się w to Nidzicki Ośrodek Kultury i nasz Wydział Pozyskiwania Środków Pomocowych. O bliższych szczegółach państwa poinformujemy już bliżej tej imprezy. Oczywiście już dzisiaj państwa zapraszam. Tutaj pan radny Śpiewak mówi, że zabrakło informacji o wściekliźnie. Tak, drodzy państwo, w miejscowości Grzeguszki jeden z mieszkańców został pogryziony przez nietoperza, który w wyniku badań okazał się zwierzęciem wściekłym. My jako gmina zrobiliśmy to, co do nas należało. Zostały wywieszone tabliczki, zostali poinformowani sołtysi. Pozostałe czynności należą do innych inspekcji, za które ja nie odpowiadam. Tyle na ten temat. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. W takim razie przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, to jest oceny stanu ulic i dróg po okresie zimy, niezbędne remonty. Informacja przekazana była na poszczególne komisje. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do informacji? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do kolejnego punktu. To jest sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018. Również informacja była analizowana podczas obrad komisji. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do sprawozdania? Nie widzę. Dziękuję. Kolejny punkt dzisiejszego posiedzenia to sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2018. Również informacje były przekazane na obrady komisji. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. Dziękuję. Kolejny punkt porządku obrad to sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za 2018 rok. Również sprawozdanie było analizowane podczas obrad komisji. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do sprawozdania? Nie widzę. W takim razie, Wysoka Rado, przystępujemy do realizacji punktu siódmego. To jest podjęcie uchwał w sprawach i uchwała numer 1 dotyczy zmian w budżecie gminy Nidzica na 2019 rok. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do przegłosowania. Kto jest za podjęciem uchwały numer 1 zmian w budżecie gminy Nidzica na 2019 rok? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 19 radnych za podjęciem uchwały, oddano 19 głosów. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Nidzica. Uchwała numer 2 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nidzica na lata 2019-36. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 18 radnych.
Za podjęciem uchwały oddano 18 głosów. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Nidzica. I uchwała numer 3 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 19 radnych. Za podjęciem uchwały oddano 19 głosów. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zniesienia wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. I uchwała numer 4, która dotyczy podatku rolnego, poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagradzania za inkaso. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do przegłosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 19 radnych. Głosów za podjęciem uchwały oddano 19. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę numer 4 w sprawie poboru podatku rolnego. I uchwała numer 5. Dotyczy zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu na terenie gminy Nidzica. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do przegłosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 19 radnych. Za podjęciem uchwały oddano 19 głosów. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I uchwała numer 6 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej. Chodzi o ulicę Leśną w Nidzicy. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały numer 6? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 19 radnych. Głosów za podjęciem uchwały oddano 19. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I uchwała numer 7 dotyczy udzielenia pomocy finansowej Ekologicznemu Związkowi Gmin Działdowszczyzna w Działdowie. Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę bardzo, pan radny Mieczysław Szpejna. Mogę? No proszę bardzo. Panie burmistrzu, pan tam jest blisko, może nawet bardzo blisko. Czy nie stać Działdowszczyznę, żeby nam, że tak powiem, darować te 30 tysięcy? Dziękuję. I również drugie pytanie, tak? Pan radny Leszek Łepłowski, proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, ja bym tylko chciał, żeby pan tutaj powiedział, na co te 30 tysięcy będzie przeznaczone, dlatego że sołtysi, jeżeli słuchają, że głosujemy uchwałę numer 7 w sprawie udzielenia pomocy finansowej, to nie wiedzą dokładnie, o co chodzi, a myślę, że to jest dosyć ważna informacja. To jest punkt selektywnej zbiórki, który na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje w naszej gminie, a myślę, że taki punkt na pewno jest potrzebny. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Jeszcze pan radny.
A, jeszcze pan radny Dariusz Górnik, proszę. Ja mam takie pytanie, czy my musimy głosować za tą uchwałą, bo my już żeśmy ją przegłosowali w pierwszej budżetówce, ona już była. Czy w ogóle to jest... Bo już to... Aha, no bo mówię, ona już była w pierwszej ustawie, że już tam przegłosowaliśmy te 30 tysięcy. Dziękuję. Ale musi to być objęte. Proszę bardzo, pan radny Andrzej Arcis. Panie przewodniczący, jest pytanie dotyczące tej uchwały. A przecież na drugiej stronie jest uzasadnienie napisane wyraźnie. Na jest informacja zawarta. Dziękuję. No ale jest celowe, żeby faktycznie ta informacja, na co te pieniążki są przekazane, no niech pan burmistrz odpowie. Zresztą tu kolega już odpowiedział właściwie na to pytanie. Proszę bardzo. Tak, to prawda, panie radny, radni mają uzasadnienie, ale osoby, które są na sali, może nie mają i rzeczywiście pewnie jesteśmy winni, żeby wyjaśnić. Drodzy państwo, na prośbę mieszkańców, którzy zgłaszają to naszym radnym, radni z kolei mojej osobie, wiemy, że ten zamknięty punkt selektywnej zbiórki odpadów, tak zwany PESZOK, jest dla mieszkańców bardzo potrzebny. Dlatego, że do tego punktu każdy z mieszkańców może do 500 kg nieodpłatnie dostarczyć odpady. Tak? Jeśli wytworzył ich więcej, może na ten punkt zawieźć. I teraz w związku ze zmianą ustawy i z bardzo rygorystycznym podejściem do takich punktów, a państwo na pewno śledzicie media, więc wiecie, że mnóstwo takich punktów w Polsce w dziwny, tajemniczy sposób spłonęło, dlatego że ktoś zbierał te odpady, ale niekoniecznie je przekazywał na składowisko i później zrobił się to problem i tych pożarów było wiele, rząd postanowił zaostrzyć. Ja tutaj się zgadzam z tym. Sejm podjął, przyjął ustawę, która nakazuje nam w takich punktach mieć po pierwsze monitoring, pełen monitoring, muszą być ogrodzone, musi być płyta szczelna i od tego nie uciekniemy. WIOŚ zakwestionował PESZOK w poprzedniej wersji, musimy wybudować nowy. Inne miasta, które też chcą mieć takie punkty zbiórki, dokładały się do budowy. My tutaj po rozmowach ustaliliśmy, że nie możemy przekazać dla PUGK, musimy przekazać to dla działdowszczyzny, z kolei działdowszczyzna jak wybuduje, a wybuduje dlatego, że ma wszystkie pozwolenia, których nie ma nasza spółka. Przekażę pieniądze z kolei, panie radny, bo pan się uśmiecha, przekażę na jeden etat, będzie tam pracownik, który będzie przyjmował, ważył, sprzątał, pilnował tej kwestii. Tak? I działdowszczyzna będzie na to przekazywała pieniążki. Nie da się zrobić tego taniej. Proszę mi uwierzyć, taki projekt jest, żeby taki PESZOK powstał przy schronisku dla psów, ale to już jest w milionach. Żeby rozwiązać problem, bo nawet na którejś sesji tutaj jeden z radnych podnosił tę kwestię, musieliśmy podjąć szybko działania i to jest najtańsze rozwiązanie, które rozwiąże problem. Dziękuję bardzo. Pan radny Mieczysław Szpejna, proszę. Panie burmistrzu, chciałbym jeszcze dokończyć. Cieszę się z tego PESZOT-u, czy jak to tam się nazywa, bo na pewno pomoże mieszkańcom, nie będą musieli jeździć do Działdowa, czy tam do Zakrzewka. Ja bym chciał jeszcze się dowiedzieć, panie burmistrzu, żeby to poszło w eter, czy to wszystkie odpady będzie można tam zwozić i mniej więcej jaki to jest termin ukończenia tego punktu. Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Drodzy państwo, oczywiście nie wszystkie odpady. Część z tych odpadów, może nie powinienem tego mówić na sesji, ale myślę, że tutaj nic się nie stanie, jak powiem. Na przykład gałęzie drzewa proponujemy zawozić na kotłownię. Przeznaczyliśmy tam, zaraz powiem, przeznaczyliśmy pieniążki na rębach. Sami je zetniemy i spalimy w naszej kotłowni. Tak? Kolejne rzeczy, gruz. Mamy tutaj zaprzyjaźnioną firmę, która nam skruszy ten gruz i gruz chcemy wykorzystywać na drogi. Oczywiście, jeśli to jest czysty gruz. Jeśli panu chodzi o bioodpady, jeszcze nie rozmawialiśmy na temat, czy postawimy dodatkowy kontener na te bioodpady, ale jeśli będzie taka konieczność, a drodzy państwo, jesteśmy udziałowcami, na pewno będziemy rozmawiać, żeby jeden z kontenerów był na tego typu rzeczy.
Będą to kontenery, szczelne kontenery, bo tak jak Państwo zwracaliście uwagę, żeby nie było jakiegoś zanieczyszczenia, więc kontenery sponsoruje Działdowszczyzna. Mogę jeszcze raz, Panie Przewodniczący, trzeci raz. Proszę, proszę bardzo. Pan Panie Burmistrzu, bo taki mi fajny przyszedł pomysł, nie wiem, czy akurat będzie Pan odpowiadał, ale jakbyśmy tą rębak postawili przy naszej kotłowni i wysyłali tych wszystkich z tymi drzewami, to by było może taniej jeszcze. Dziękuję. Dziękuję, nie widzę więcej. Proszę bardzo. Jeszcze pytanie od Pana Sołtysa odnośnie opon. Dziękuję. Drodzy Państwo, regulamin wyraźnie wskazuje, że każdy mieszkaniec może oddać rocznie 4 opony. I to w tym punkcie będzie mógł te opony oddać. Dziękuję. Nie widzę więcej pytań. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały nr 7 o udzieleniu pomocy finansowej Związkowi Gmin Działdowszczyzna? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brał udział 19 radnych. Głosów za podjęciem uchwały oddano 18, 1 głos przeciwny. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I uchwała nr 8 dotyczy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Nidzica. Czy są pytania dotyczące projektu uchwały? Nie. Proszę bardzo. Ja mam pytanie, Panie Burmistrzu, może do Pani Kierownik, bo tutaj jest dosyć wąska ta działka, długa. Czy ona nie stanowi jakiegoś dojazdu do nieruchomości? Nie. Nie stanowi. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej. W takim razie przejdziemy do przegłosowania. Kto jest za podjęciem uchwały nr 8, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 19 radnych. Za podjęciem uchwały oddano 19 głosów. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I uchwała nr 9 dotyczy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Nidzica. Czy są pytania dotyczące projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały nr 9? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 19 radnych. Za podjęciem uchwały oddano 19 głosów. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I uchwała nr 10 dotyczy zmiany statutu gminy Nidzica. To, co było wnioskowane o podziale Komisji Oświaty na dwie komisje, Komisję Oświaty, Sportu i Zdrowia oraz Komisję Kultury, Turystyki i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Pomocy Społecznej i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, jak również kolejna zmiana statutu dotyczy, aby informacja przedstawiana przez przewodniczących komisji była przedstawiana po informacji burmistrza. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały nr 10? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 19 radnych, za podjęciem uchwały oddano 18 głosów, wstrzymała się jedna osoba.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I uchwała numer 11 dotycząca regulaminu korzystania z hali widowiskowo-sportowej w Gnidzicy. Czy są pytania dotyczące projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 19 radnych. Głosów za podjęciem uchwały oddano 19. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I uchwała numer 12 dotyczy wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Czy są pytania odnośnie projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały numer 12? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 19 radnych. Za podjęciem uchwały oddano 19 głosów. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Ostatnim punktem dzisiejszej sesji są wolne wnioski, informacje, oświadczenia. No po podjęciu uchwały dotyczącej zmian statutu będzie inaczej, w innej kolejności. Na dzień dzisiejszy tak to wygląda. No proponuję 5 minut przerwy. Wnioski, informacje, oświadczenia. Proszę Państwa. Prosiłbym bardzo przewodniczących komisji o przedstawienie informacji o pracach komisji, ewentualnie o wypracowanych podczas prac komisji wnioskach. I pan Andrzej Arcy, przewodniczący Komisji Oświaty, proszę bardzo. Poczekam, aż trochę się uczy. Dziękuję. Protokół z obrad Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia oraz Pomocy Społecznej odbytej w dniu 28.05.2019 roku. W obradach uczestniczyło 12 członków komisji, jeden członek nieobecny. Na obrady zostali zaproszeni pan burmistrz miasta Gnidzicy, dyrektorzy NOK, MOPS, MOSIR, CUW-u, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 Gnidzica. W obradach też uczestniczyli dyrektor przedszkola nr 4, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, przedstawiciel Rady Seniorów oraz prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gnidzicy. Przedstawiony został porządek obrad, który został zaopiniowany pozytywnie przez członków komisji. Przedstawiona została informacja o złożonych zamierzeniach organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji przez NOK, MOPS, MOSIR oraz dobrowolną działalność przez placówki oświatowe. Każdy członek komisji zapoznał się ze złożonymi propozycjami. Komisja nie wniosła uwag do złożonych programów i przyjęła programy. Organizacje zamieszczą programy przed zakończeniem roku szkolnego na stronach internetowych oraz na planszach w placówkach oświatowych. Przedstawiony został wniosek budowy bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gnidzicy. Po uzasadnieniu budowy bieżni przez przewodniczącego komisji i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 komisja pozytywnie zaopiniowała budowę bieżni. Kolejny wniosek został przedstawiony
Kolejny wniosek został przedstawiony w sprawie wykonania oświetlenia boiska bocznego na stadionie miejskim w Nidzidzic, co jest częścią remontu tego boiska. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek. Kolejnym punktem obrad była informacja dotycząca arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2019-2020. Przewodniczący poinformował, że otrzymane arkusze do wglądu dla przedstawicieli komisji miały wiele uwag. Dostarczone arkusze posiadały zaszyfrowane nazwiska, co nie powinno mieć miejsca. W kilku przypadkach nie ujęte zostało pensum godzin dyrektorów. Nie dostosowano się do wcześniejszych zaleceń. Uwagi zostały przedstawione panu burmistrzowi pisemnie. Zalecony został przez pana burmistrza audyt arkuszy, który został wykonany. O audycie zostałem poinformowany. Pan burmistrz poinformował, że zalecenia kontroli przeprowadzonej przez panią audytor zostaną wykonane prawie w całości. Komisja zapoznała się ze skierowaniem pismem wspólnoty mieszkaniowej w budynku ulicy 1 Maja 15. Z wypowiedzi pana burmistrza wynika, że w tej sprawie prowadzone są rozmowy. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady przedstawili propozycję budowy, a w zasadzie budowy skate parku przy jeziorku, uzasadniając potrzebą dla korzystania przez nidzicką młodzież. Komisja wróci do przedstawionego tematu. Komisja zajmowała się wnioskami pani Joanny Szczypkowskiej dotyczącej dzierżawy gruntu gminnego na 10 lat. Komisja zaproponowała ogłoszenie przetargu. W obradach komisji uczestniczył prezes Nidzickiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. W swojej wypowiedzi domagał się zwrotu wynagrodzeń utraconych wynagrodzeń przez nauczycieli i pracowników obsługi podczas akcji strajkowej. Odpowiedzi w tej sprawie udzielił pan burmistrz Jacek Kosmata. Komisja analizowała materiały sesyjne i uchwały na 10. sesję Rady Miejskiej. Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwały, zaproponowano jednak zdjęcie uchwały nr 10 z porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej. Na zapytania w sprawach różnych zadawane przez członków komisji odpowiadał pan burmistrz miasta, które zadowalały radnych. Na tym protokół zakończono. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja rewizyjna. Pan Adam Grudkowski, proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. W okresie międzysesyjnym komisja spotykała się trzykrotnie. Jedne spotkanie odbyło się w sprawie udzielenia absolutorium dla pana burmistrza. To miało miejsce 20 maja 2019 roku. W spotkaniu uczestniczył cały skład komisji, to jest 6 radnych. Następne dwa spotkania odbyliśmy 30 kwietnia 2019 i 27 maja 2019 roku. Te spotkania są w sprawie kontroli w placówkach oświatowych. Planujemy dalej się spotykać w tym temacie. Nie wiem, czy skończymy to na jeszcze jednym spotkaniu. Prawdopodobnie nie, bo to jest dosyć szeroki zakres tej kontroli. Kontrolowanych jest 8 jednostek. Będziemy się spotykać i jeśli wypracujemy jakieś wnioski i sporządzimy protokół, wtedy zakończymy kontrolę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Skarg i Wniosków. Pani Magda Łączkowska, proszę bardzo. Tak, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w tym miesiącu nie odbyła żadnego spotkania, ponieważ nie wpłynęły żadne pisma tutaj do nas. Dziękuję. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska. Przewodniczący pan Andrzej Ruś, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Ochrony Środowiska obradowała 24 maja w Urzędzie Miejskim. Porządek obrad. Stan oznakowania dróg, przystanków, przejść dla pieszych, oświetlenia dróg, ulic, informacje o stanie aktualnym, potrzeby, możliwości poprawy. Analiza materiałów sesyjnych. Punktem trzecim było zaopiniowanie wniosków wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy 1 Maja
w Nidzicy o pomoc w restaurowaniu ściany frontowej budynku. Oczywiście już była mowa, wniosek w tej komisji, w której była zaproszona pani kierownik Wydziału Inwestycyjnego, pani Halina Piotrkowska, była pani ze wspólnoty, pani Janusz i współwłaścicielka z jednej z mieszkań z tej kamienicy. Na końcu przeczytam, jaką właściwie, powiem, przepraszam, komisja wnioskuje o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie gminy kwoty wspomnianej do udziałów na remont ściany frontowej budynku przy ulicy 1 Maja. To był właśnie na temat tego wniosku, tego spotkania się z panią Janusz. I czwarty punkt, sprawy roczne. Komisja wypracowała, już przeczytałem ten punkt trzeci, także po zapoznaniu się z pismem pani Joanny Szczepkowskiej w sprawie 10-letniej dzierżawy na rozszerzenie działalności gospodarczej. Zaznaczam, że bardzo naprawdę uważnie przeczytaliśmy to pismo, bo to tak dokładnie na początku też mieliśmy pytania, ale po zapoznaniu się i stwierdzeniu, znając dawną po prostu sytuację, którą pani Szczepkowska miała na inną działalność, a teraz poszerza, komisja zaopiniowania w 100% zaopiniowała pozytywnie. Następne pismo, którą było pismo pani Moniki Bielaskiej z ulicy Traugutta, komisja przekazała do Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego opinię formalną prawną. Przeczytam jeszcze dwa pozostałe wnioski oprócz tego, które przeczytałem. Komisja wnioskuje o podanie wysokości udziału wniesionych do przedsiębiorstwa usługowego gospodarki komunalnej spółka z o.o. w Nidzicy oraz miejskiej wodociągowej kanalizacji spółka z o.o. w Nidzicy w okresie 12 miesięcy. To jest ponowny wniosek, który już komisja składała parę miesięcy temu. Następny wniosek, czyli trzeci. Komisja ponawnia wniosek o zmianę organizacji ruchu na ulicy Porzeczkowej z ustą pierwszeństwa na drogę z pierwszeństwa przejazdów. I tu mamy takie właściwie spostrzeżenie, bo w formie wniosku to po prostu zgłaszamy do pana przewodniczącego Rady Miasta, aby przewodniczący z komisji spotykali się co kwartał w sprawie wniosku, bo zauważyliśmy, że nasze wnioski są praktycznie mało realizowane i mamy prośbę do pana burmistrza, zresztą pan burmistrz o tym już na spotkaniu dowiedział się, o obecność na komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No jeśli można, to w sprawie pani Andrzeju, jeśli chodzi o to spotkanie dotyczące realizacji wniosków, ja również z panem burmistrzem rozmawiałem, żeby czy wnioski, które spływają z komisji, czy one są pozytywnie, czy negatywnie, żeby była odpowiedź w formie pisemnej, tak jak to było wcześniej, i każda komisja wtedy otrzymuje wniosek z odpowiedzią, czy on jest realizowany, czy w jaki sposób, jeśli nie jest, to dlaczego, bo nie wszystkie są realizowane. Ale nawet gdy nie jest realizowany, żeby była odpowiedź, dlaczego, po prostu, żebyśmy byli zorientowani w tym. Mogę na chwilę? Proszę. Ja chciałem powiedzieć, że część oczywiście mamy odpowiedzi, to nie jest tak, że także część jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pani Bożena Karpowska, przewodnicząca Komisji Finansów Rozwoju Gospodarczego. Proszę bardzo. Sprawozdanie z obrad Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego z dnia 23 maja 2019 roku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz burmistrz Nidzicy pan Jacek Kosmala, pan prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji pan Bogdan Kalinowski, wiceprezes Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej pan Paweł Łazicki, przedstawicielki Miejskiej Rady Seniorów, przewodnicząca pani Halina Byszko, radna Teresa Olszewska i pani Agnieszka Janusz, zarządca nieruchomości. Obrady rozpoczęły się od omówienia sprawozdań z działalności spółek gminnych PUK i miejskich MWiK. Na pytania radnych odpowiedzi udzielili prezesi wyżej wymienionych spółek. Poruszano m.in. tematy narastających zaległości w opłatach za gminne lokale mieszkalne, podwyżki czynszów za najem gruntów i lokali, rozdeszczowienie wody przy ulicy Wyborskiej. Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów poinformowała o rozpoczęciu prac Miejskiej Rady Seniorów drugiej kadencji. Zwróciła uwagę na niezrealizowane wnioski z ubiegłej kadencji. Głównie tutaj chodziło o utworzenie budżetu obywatelskiego, utworzenie tak zwanego pchlego targu na targowisku miejskim, pozyskiwania środków na szkolenia dla członków rady oraz
sukcesywne zwiększanie dotacji dla organizacji samorządowych. Nowym. Pozarządowym. Organizacji, no tak, słuszna uwaga, organizacji pozarządowych. Nowym wnioskiem, który Rada Seniorów wypracowała, jest utworzenie Nidzickiego Programu na rzecz osób starszych na lata 2019-2023 i dalsze. Pracę nad tym przedsięwzięciem rozpocznie powołany zespół. Na prośbę radnych seniorów ustalono, że wnioski przez nich wypracowane będą przedstawiane w sprawozdaniu komisji z prac w okresie międzysesyjnym. W dalszej części spotkania komisja opiniowała materiały na 10. sesję Rady Miejskiej oraz otrzymane pisma w sprawie przedłużenia i zawarcia umowy dzierżawy. Radni pochylili się również nad sprawą odrestaurowania ściany frontowej historycznego budynku przy ulicy 1 Maja 15, gdzie gmina jest właścicielem połowy lokali mieszkalnych. Z wnioskiem o pomoc w tym przedsięwzięciu zwróciła się pani Agnieszka Janusz, zarządca nieruchomości. Komisja wypracowała następujący wniosek. Komisja wnioskuje o wykaszanie terenów zielonych w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 545 i 604 na terenie gminy oraz przeprowadzenie przeglądu technicznego i naprawę zapadających się studzienek kanalizacji sanitarnej w drogach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w tym punkcie ktoś by jeszcze chciał zabrać głos? Pan radny Adam Rutkowski, proszę bardzo. Dziękuję. Panie burmistrzu, jeszcze chciałem wrócić do sprawozdania. Interesuje mnie spotkanie z 16 maja w sprawie kanalizacji w Kanigowie. Czy są może jakieś efekty tego spotkania? To może jeszcze pan Waldemar Pszczółkowski, proszę. Dziękuję. Otóż szanowni państwo, 25 maja w Żelaźnej i w Bolejnach odbyła się uroczystość poświęcona samorządowi Nidzickiemu, gminnemu i powiatowemu. Była msza święta w kościele, było spotkanie z mieszkańcami w Bolejnach i dwa słowa o tym spotkaniu. Otóż celem tego spotkania było jakby wzmocnienie samorządowców, ale też był to cel integrujący, integracyjny, wspólnotowy. Otóż wiemy, że demokracja to ustrój, można powiedzieć, ludowy, plebejski. Władza wychodzi z ludu i z ludem się kontaktuje i wspólnie się rozwiązuje wtedy problemy. Lepiej te problemy się poznaje. I taki cel był właśnie tego spotkania. Chciałem podziękować wszystkim, którzy pomogli i którzy przybyli. Chciałem podziękować za obecność i za pomoc pani Bożenie Karbowskiej, radnej miejskiej, panu Waldemarowi Słupskiemu, radnemu miejskiemu, pani Łączkowskiej, radnej miejskiej, sołtysom, pani Alicji Olszowej, sołectwo Jabłonka, pan Rostkowski, Żelazno, pani Brygida Majewska, Bolejny i pan Tadeusz Rogowski, Ujna. Chciałem podziękować też radnemu Mateuszowi Budce, Rada Powiatowa, i chciałem podziękować, szczególne podziękowanie za współorganizację i duże wsparcie pani Joannie Szczepkowskiej, Rada Powiatowa. Chciałem też podziękować za obecność i obszerne informacje panu staroście Marcinowi Palińskiemu, ale też była z nami dyrektor MOPS, pani Danuta Kamińska, również udzielała informacji w sprawach pomocowych. Chciałem podziękować księdzu Kuleszy, który czynnie uczestniczył, odprawił mszę. Chciałem podziękować komendantowi policji, panu Wiśniewskiemu, Straży Miejskiej, reprezentowanej przez Andrzeja Szczepkowskiego. Był też dzielnicowy pan Krzysztof Lorek. I chciałem podziękować za piękną część artystyczną pani Joannie Sarbiewskiej, która do nas przybyła, można powiedzieć, z odległego Jagarzewa. To jest osoba, która bardzo się angażuje.
jest taka bardzo prospołeczna. To jest jedna rzecz. Składam również podziękowanie gościom z Nidzicy, którzy przyjechali, niezwiązani z samorządem. To jest jeden temat. Serdecznie dziękuję. I chciałem jeszcze poruszyć dwie sprawy. Przetarg na działkę, o którą zwróciła się pani Szczepkowska. Otóż, szanowni państwo, ja uważam bez żadnych zahamowań, że pani Szczepkowska jako wieloletni przedsiębiorca zatrudniający 3 czy 4 osoby, płacący podatki, w dodatku jest to osoba, która społecznie bardzo jest aktywna, szczególnie tam w rejonach naszych wiosek, jest zawsze aktywna, zawsze obecna i zawsze wspiera. I uważam, że z tego powodu powinna tę działkę dzierżawić bez przetargu. Tam ta działka nie jest za wielka. To dzierżawienie chce na poszerzenie działalności gospodarczej. Uważam, że zasługuje na to, abyśmy w taki sposób właśnie postąpili, że poprzez odstąpienie od przetargu dzierżawę tej działki na poszerzenie działalności gospodarczej. I to jest druga sprawa. I jeszcze mam drobne pytanie do pana burmistrza. Tak w zasadzie w uzupełnieniu pytań, które zadawał pan radny Gulnik, bo taką zmorą straszną jest dla nas mieszkańców Żelazna, Bolej, Wólki to, że zmieniono trasę komunikacji zastępczej, kolejowej komunikacji zastępczej. Był przystanek w Żelaźni, a teraz jest w Witramowie, czyli 5 km. Czyli z Żelazna mają 5 km, z Bolej jakieś 6 do 7, a z Wólki jakieś 8 km. Ja chciałem zapytać, czy ktoś tam ma trochę serca tam tego marszałka i czy był jakiś sygnał, że przywrócony będzie ten objazd pierwotny. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Dariusz Gulnik, proszę. Ja mam takie pytanie, no może wniosek taki do pana przewodniczącego do sprawozdania, pana Andrzeja Arcyza. Panie Andrzeju, bym prosił, żeby na następną może komisję przygotować jeszcze raz wniosek odnośnie tej bieżni, bo z tego co ja tu już się orientuję, to jest takie dużo niedomówień, bo ja sam osobiście nie wiedziałem nawet, czy my rozmawiamy o bieżni 100-metrowej, czy dookoła tego boiska. I proszę przygotować, jak my chcemy to zorganizować. Dziękuję. Panie przewodniczący, jestem gotów panu dzisiaj odpowiedzieć. No, przygotowany jestem. Słów na wiatr nie posłyszałem na komisji. No ale to chyba lepiej by było, żeby jednak no, w trakcie komisji, żeby wszyscy dokładnie się z tym zapoznali. Dziękuję. No, panie burmistrzu, jeśli można odpowiedzieć, to. Pan radny Grudkowski pytał o spotkanie w KOWR-ze i jakie ustalenia. Drodzy państwo, informowałem was, że po negocjacjach z dwoma koncernami udało się doprowadzić do sytuacji, kiedy to Lotos wybuduje 1,5 km wodociągu i kanalizacji, Orlen wybuduje 750 metrów plus w Pawlikach musi przebić się pod drogą krajową S7. Zostaje nam sama miejscowość Kanigowo i od miejsca, gdzie będzie pobór wody, czyli tutaj przy zjeździe na niej do Nidzicy południowym węźle, doprowadzić do oczyszczalni. Jest to historyczna szansa dla tej miejscowości, żeby za niewielkie pieniądze mieszkańcy mogli zostać podłączeni do kanalizacji. Rozmawialiśmy z dyrektorem KOWR-u, jest taka nadzieja. Oczywiście będzie to proporcjonalnie do ilości rodzin pracowników byłych państwowych gospodarstw rolnych. Przeliczyliśmy, że to jest około 75%, więc na taką kwotę możemy liczyć. Do 75% tej inwestycji. W tej chwili zleciłem panu prezesowi miejskich wodociągów, a pan prezes z kolei zlecił to firmie. Wykonanie aktualizacji kosztorysu. Wiem o tym, że był projekt kilka lat temu zrobiony, może nawet więcej niż kilka,
I ta część, która jest na tej, bo projekt w ogóle obejmuje od miejscowości Zagrzewo przez Siemiątki, Kanigowo i miejscowość Kamionka. W tej chwili robimy wycinek tego projektu, to jest miejscowość Kanigowo do oczyszczalni. Projektant ma na nowo skosztorysować. Z gotowym kosztorysem jedziemy z panem starostą jeszcze raz do KOWR-u. To są takie ustalenia. Ale na tym spotkaniu również usłyszeliśmy, że możemy skorzystać, w tej chwili są pieniądze w naszym województwie na drogi w tych miejscowościach popegeerowskich. Czyli jeśli mamy na przykład, tu patrzę akurat na radnego, który zadawał pytanie, na pana Grudkowskiego, jeśli mamy gminną drogę w miejscowości, w której było Państwowe Gospodarstwo Rolne i ta droga była z lat 70., to też możemy pozyskać na środki na remont tej drogi. Oczywiście skorzystamy, pojedziemy z gotowymi projektami, informacjami. Jak to się zakończy, nie wiem, jesteśmy w fazie rozmów. I drugie pytanie, komunikacja zastępcza. Tutaj pan Szczółkowski pytał. Drodzy Państwo, tyle ile mogłem zrobić, to zrobiłem. Rozmawiałem i z marszałkiem, rozmawiałem z panem Śmietanko, wysyłałem pismo do Polskich Kolei Państwowych. Proszę uwierzyć, no wszyscy odbijają piłeczkę, twierdzą, że w październiku już będzie przywrócony ruch kolejowy i tego problemu nie będzie. Natomiast no, nie chciałbym tutaj wchodzić w jakiś osąd tych odpowiedzi i tych ludzi. Rzeczywiście, tak jak powiedział tutaj pan radny Dariusz Gólnik, chyba zabrakło tego czynnika empatii ludzkiej i tylko ekonomia przesądziła o tym, że ta komunikacja została zmieniona. Jeszcze raz powtarzam, tyle ile mogłem, zrobiłem. Włączył się w rozmowy również pan starosta Paweł Przybyłek. Był marszałka jednego, drugiego. No, nic nie skuraliśmy, nie wywalczyliśmy, ta trasa nie została zmieniona. Dziękuję. No, mam jeszcze również do przedstawienia zaproszenia. Dyrektor przedszkola nr 4 Kraina Odkrywców zaprasza na wszystkich radnych Rady Miejskiej na 4. Regionalny Konkurs Tańca Ludowego Nidzicki Mazureczek, który odbędzie się 6 czerwca 2019 roku o godzinie 9.30. I zaproszenie skierowane ze Szkoły Podstawowej nr 1 na Gminy Dzień Sportu Szkolnego, który odbędzie się w dniu 31 maja o godzinie 9 na Stadionie Miejskim w Nidzicy. Kolejne zaproszenie skierowane do wszystkich radnych. Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej Ocal w Orłowie serdecznie zaprasza radnych na spotkanie pod nazwą Człowiek i Pszczoły z programu Działaj Lokalnie, które odbędzie się w dniu 7 czerwca o godzinie 10 w Bolejnach, w miejscowości Bolejny. No i tu jest przedstawiony również cały program. Wiadomo, jak to ważne jest zagadnienie w związku z tym, że słyszymy, że coraz bardziej z tymi pszczołami mamy problem, a jak ich nie będzie, to podobno ludzkość 4-5 lat przeżyje. Proszę bardzo, pani radna. Ja, korzystając z okazji, jeżeli pan przewodniczący pozwolił, serdecznie zapraszam. Stowarzyszenie Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej w najbliższym czasie organizuje dwie takie imprezy, w których będą uczestniczyły grupy wsparcia powstające w naszej gminie, już istniejące. Dzieciaczki z przedszkola nr 4 i ze szkoły z podstawowej w Łynie oraz dla wszystkich zainteresowanych i chcących wziąć udział w tych uroczystościach, które stowarzyszenie co roku organizuje. Jest to 5 czerwca też w Orłowie Dzień Żółwia. To jest też od godziny 10, no i na 7 do Boleń Człowiek i Pszczoły będzie pan herpetolog Krzysztof Mejcher, będą ratownik medyczny, będzie przedstawiciel z Powiatowej Straży Pożarnej, będzie mówił o zagrożeniach i walorach. Dziękuję i serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Pan, ale to w kolejności. Dobrze, ja zapraszam się w kolejności. Dobrze.
Pan Radny Władysław Kowalczyk, proszę bardzo. Drodzy Państwo, ja chciałbym zaapelować do wszystkich tutaj zebranych, w szczególności do Państwa Radnych, żeby sesja, jak się odbywa, żeby się odbywała w pełnej kulturze, bez, powiem to wprost, parodiowania. Dlaczego? Siedząc w tamtej części sali, jako sołtys, jako gość, wielokrotnie podnosiło mi się ciśnienie ze względu na zachowanie, które miało miejsce czasami na tej sali. Uważam, że sesja to jest miejsce, w którym należy ogłosić wypracowane wnioski, jak są niedomówienia, rozpatrzyć to na następnych komisjach. Po to są te komisje, żeby na nich rozmawiać, a nie na komisjach, jak bywało czasami, nie mówię, że to jest zawsze, czasami niektórzy siedzą cicho, a przychodzi sesja, że jest to publicznie, trzeba się pokazać, trzeba zaistnieć. Nie sztuką jest nakrzyczeć, pokazać się od tej strony głośno medialnie. Przecież można pracować wspólnie z pozostałymi radnymi, spotykać się, jak nie na komisji, to poza komisją są różnego rodzaju spotkania i możliwości do spotkań lub takie stworzyć, zorganizować, czy porozmawiać z panem burmistrzem, czy z kierownikami i wtedy niech ta sesja przebywa w jak najlepszym układzie, niech będzie ona jak najbardziej czytelna, wiarygodna. Tu powinni być ludzie według mnie poważni, a nie tacy, którzy chcą narobić tylko hałasu, pokazać się, że ja coś robię, bo tu jestem, bo mnie słychać. Nie zawsze tędy droga, drodzy Państwo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pan Józef Kotwicki, proszę bardzo, panie. Dziękuję uprzejmie. Może dwie rzeczy. Najpierw się odniosę do słów kolegi. Chciałem koledze zwrócić uwagę, może nie wiem, kolega niedługo jest radnym, że takie informacje wygłaszane na sesji to są niewłaściwe i niekulturalne. Niech kolega zachowa to dla siebie, albo niech to kolega powie na komisji. To jest, to kogo kolega to mówi, przepraszam. Przykro mi. Natomiast zostałem upoważniony jakby do zadania pytań, bo pojawiły się pewne kontrowersje przy montowaniu monitoringu nad jeziorkiem i pytania są od osób zainteresowanych i od mieszkańców, którzy ten temat śledzą. Pierwsze pytanie było takie, ile ofert wpłynęło na wykonanie monitoringu nad jeziorkiem? I tu jest, pojawia się taka sugestia, no z tego to chyba wynika, że wszystkie monitoringi montowane w Indzicy wykonuje jedna firma. Czy to jest przypadek? Za jaką kwotę został wyłoniony wykonawca monitoringu i czy te urządzenia będą w pełni spełniały wymagania? Na przykład no, identyfikacji osób, które rozrabiają w nocy, czy no, coś w tym rodzaju. I trzecia rzecz, czy przesył danych jeziorko Urząd Miasta, czy budżet miasta będzie w tym przesyłem obciążany? Jeżeli to można wiedzieć, w jakiej kwocie i jak często. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pan burmistrz również chciałby zabrać głos, to może od razu na odpowiedź na... Zacznę od odpowiedzi. Drodzy Państwo, taka informacja, inaczej, takie pytanie wpłynęło w ramach dostępu do informacji publicznych. Odpowiedź jest na biuletynie. I wszystkie te pytania, które pan radny Kotwicki zadał, tam są odpowiedzi. Znaczy, panie burmistrzu, tylko mogę słuchaczko do tego? Panie przewodniczący, no proszę. Chodzi prawdopodobnie o to, żeby te informacje trafiły za pomocą jednak mediów to chyba dlatego te pytania tutaj trafiły, nie? To o to chodzi. Dziękuję. Proszę bardzo. Za pomocą mediów, za pomocą internetu wszyscy mieszkańcy mają dostęp do tej informacji, tak? Drodzy Państwo, gdybym miał teraz omówić cały proces pytań ofertowych, no to by nam to zajęło jakieś 45 minut. Panie Radny, tutaj nie uchylamy się od żadnej odpowiedzi. Jeszcze raz mówię, te wszystkie informacje są na naszym biuletynie. Można wejść, sprawdzić. Jeśli są jakiekolwiek zastrzeżenia, pytania, my na nie odpowiemy. Wydział jest przygotowany do każdej odpowiedzi. Jasne, dziękuję. Ja, drodzy Państwo, dostałem przed chwilą dosłownie 2 minuty, dlatego poprosiłem. No znowu, drodzy Państwo, doszło do skażenia i czuję się zobowiązany do tego, żeby powiadomić Państwa i mieszkańców za pomocą telewizji Mazury, jak też również za pośrednictwem naszej kamery, która jest zamontowana w tej sali. Bo przypominam, że nasze obrady są transmitowane online. Z dnia 30 maja 2019 roku notatkę sporządził pan inspektor do spraw ochrony środowiska, pan Jarosław Raszek.
Zostałem poinformowany telefonicznie przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Nidzicy o zanieczyszczeniu ziemi prawdopodobnie olejem napędowym lub inną substancją ropopochodną, pochodzącą, nie będę tutaj wymieniał nazwy przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo znajduje się przy ulicy Kolejowej. Po udaniu się na miejsce wspólnie z pracownikiem powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Nidzicy stwierdziłem, że do gruntu została wylana substancja ropopochodna. Pracownik firmy udostępnił oczywiście narzędzia, którymi dokonałem wykopu na głębokość 50 cm i stwierdziłem przesiąknięcie substancją ropopochodną. Miejsce zdarzenia oddalone jest około 200 metrów od ujęcia wody pitnej, co stwarza realne zagrożenie. W miejscu zdarzenia widoczne są rury odprowadzające niewiadomego pochodzenia substancje. Pracownicy nie potrafili odpowiedzieć, co to za rury i dlaczego została wylana substancja ropopochodna. W czasie kontroli nie było właściciela firmy. Podczas oględzin wykonano dokumentację fotograficzną. I tutaj chciałbym, drodzy Państwo, uczulić wszystkich, tak? No, uważajmy na te wszystkie substancje, no bo to jest dosłownie nie do pomyślenia, że jednego dnia kilkaset litrów farby trafiło do ścieków, następnego dnia z kolei wylane jakieś substancje ropopochodne. No, to nie już są łatwe rzeczy później dla nas i dla wszystkich inspekcji. Wobec tego uczulam na ostrożność. Dziękuję. I pan Mieczysław Szpejna tak wcześniej prosił. Tak. No chciałbym tutaj się odnieść do kolegi radnego, bo widzę, że coś tam czuje do mnie na odległość. Tak się zastanawiam, proszę Państwa, po ostatniej sesji, właściwie to mam trzy pytania, bo trzy pytania mogę zadać, prawda, panie przewodniczący? Proszę według statutu. Jedno do pana, jedno do pana burmistrza, tylko nie wiem do kogo najpierw. Jedne do siebie, najważniejsze. Czy warto zadawać pytania? Czy warto zadawać pytania i później dostawać po głowie? Od pana burmistrza, od pana radnego i tak dalej, i tak dalej. Bo czy nie lepiej być radnym BMW? Jak ktoś nie wie, co to znaczy, to może po sesji podejść do mnie i ja mu powiem, co to znaczy BMW. Proszę Państwa, i na tym bym skończył. Teraz bym chciał powiedzieć dwa słowa w sprawie wniosku, bo panie przewodniczący, bo ciężko mi to powtarzać. Na styczniowej sesji prosiłem pana, żeby pan podjął rozmowy, debatę z radnymi przeciwdziałania alkoholizmowi. Tutaj Waldek Sprzyłkowski był tym inicjatorem. 4 miesiące minęły, cisza, spokój. Następna sprawa, ronda, nazwa rond. Proszę Państwa, wiecie co, kochani, wstyd mi troszeczkę, że to tak się ciągnie i nic się nie robi. Praktycznie to tak działamy, jakby ci radni byli naprawdę bezradni. I są bezradni. To jest prawda, bezradni jesteśmy. Bo jeżeli się składa wniosek, i ten wniosek rozpływa się w mgle albo w ciemnościach, nie wiem gdzie, to słuchajcie, jadąc przez dział dowo, każde rondo ma nazwę. I nieważne jaka to nazwa, jak to się nazywa, prawie wszędzie jest nazwa ronda. I to, żeby przez tyle czasu nie uświęcić tych rond jakąś ładną nazwą, a nawet miałem taki pomysł, że można by było jakiś, jak nie nazwą, bo by może ktoś był pokrzywdzony, by krzywo patrzał, że to ten jest taki, ten taki, ten taki. To może jakieś cytaty, żeby ludziom dać trochę do myślenia, jak kręcą się wokół tego ronda, żeby przemyśleli. Ale widzę, że nie ma, jak to mówią, wiatrów pozytywnych w tej Radzie do tego. I trzecia sprawa, ale to ani do pana burmistrza, ani do pana przewodniczącego. Do pana przewodniczącego Komisji Oświatowej, bo jest taki fajny pomysł, panie przewodniczący, myślę, że pan temu podoła i nie wyrzuci pan tego do kosza. Powstał taki piękny pomysł, rozmawiałem tu z kilkoma osobami, żeby powstała liga szkolna piłki nożnej. Jest bardzo dużo dzieciaków chętnych w to grać. Myślę, że jest czas na to, żeby do przyszłego roku o tym podyskutować, przemyśleć, a tym bardziej, że pan, panie przewodniczący, kręci się w tym, że tak powiem, w kręgu i podoła temu zadaniu, jeżeli nie, to jesteśmy w stanie panu to pomóc w tej realizacji, bo myślę, że jest piękna idea, bo są hale, są sale, są orliki i myślę, że powinniśmy w końcu zacząć coś robić, nie tylko słuchać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. A przepraszam, jeszcze jedna sprawa, bo doszło mi tutaj na naszej komisji, że komisja budżetowa była tak miła, że działkę miesiąc temu na 10 lat, że tak powiem, od ręki dała na Olsztyński. Teraz przychodzi, tak się zastanawiam, jak długo ten temat wróci. Słuchajcie, kochani, cieszę się, że tak szybko ten temat wrócił, bo jedną działkę dajemy z problemem, albo wystawiamy na przetarg, a z drugą śpieszymy się, mimo to, że był chętny, drugi chętny. I wtedy tłumaczymy to, że termin był za późny. Przepraszam, jakie to jest działanie, jak to można wytłumaczyć? Bo jeżeli tego nie można wytłumaczyć i ja tego nie rozumiem, to chyba wiecie Państwo, o co może chodzić. O dwie rzeczy. Dwie rzeczy na K. I to inaczej nie da się nazwać. Bo tam miesiąc temu przegłosowujemy działkę, mimo to, jeszcze raz powtórzę, że był drugi chętny, panie przewodniczący. Mimo to, że był drugi chętny. Przepraszam, termin był niedotrzymany. Ale jak teraz mamy podejść do tego, co komisja budżetowa sugerowała innym komisjom? Nie rozumiem tego. Naprawdę nie mogę tego zrozumieć. Dziękuję bardzo. Można? Może moment, bo jeśli chodzi o sprawę ROT, wiem, czy coś się zmieniło, czy na dzień dzisiejszy, że młodzież już przeprowadziła część ankiet. Pani Magdo, ja bym zaproponował, żeby jednak pana Mieczysława dokoptować może do młodzieży, żeby troszeczkę tam się zaangażował i wtedy na pewno to bardzo szybko dopójdzie, a pan Mieczysław na pewno bardzo chętnie będzie w tym uczestniczył, bo słyszę, że jest bardzo zaangażowany i by chciał, żeby to jak najszybciej było zrealizowane i na pewno wtedy będzie dużo szybciej zrealizowane. Także prosiłbym bardzo, żeby zaproponować udział i pomoc w tym. Zapraszamy, można być nawet tej akcji. Natomiast młodzież jest bardzo zajęta innymi na razie sprawami i ta sprawa rond została chwilowo odłożona na późniejszy termin. Przygotowuje się też młodzież do spotkania z Radą Miejską w sprawie ankiet, co się stanie w najbliższym czasie, miejmy nadzieję. I myślę, że to nie, akurat ta sprawa nie rozpierzchła się w odmętach i ciemności. Czyli rozumiem, że pan Mieczysław swój udział i pomoc zgłasza bardzo chętnie, tak? Można. Może kolejno, pan, bo pan radny Leszek Śmiech, proszę bardzo. Tak, ja mam pytanie, bo do tego skażenia związanego z tą farbą, to w której lokalizacji, panie burmistrzu, doszło? To jest ulica Pawia. Ulica Pawia. Dziękuję bardzo. Pytają wcześniej o wściekliznę, bo informacja do Urzędu Miejskiego o wściekliźnie wpłynęła 30 kwietnia, a w dniu dokładnie 8 dni później dopiero informacja dotarła do sołtysów, żeby podjęli działania, czyli poinformowali na tablicach i poinformowali mieszkańców. No, dzisiaj bardzo się cieszę, że te informacje a propos skażeń od ręki są, można powiedzieć, przekazywane i to tak to powinno być, ale no, ten termin 8-dniowy przekazania informacji do sołtysów no, jest moim zdaniem zbyt długim terminem, bo mogło wystąpić zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców. Dlatego chciałem zapytać, dlaczego to tak długo trwało. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No jeszcze tu wcześniej, to proszę bardzo. Pan Leszek Wepłowski. Panie Przewodniczący, proszę. Dziękuję, Panie Przewodniczący. Ja mam kilka pytań i jedną informację. Do Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Wspomniał Pan, Panie Adamie, że kontrolujecie w tej chwili 8 placówek oświatowych.
Skąd taki pomysł, żeby jednocześnie wszystkie jednostki kontrolować, czy coś jest tam nie w porządku, nie wiem, coś się zadziało? To jest jedno pytanie. Do pana burmistrza. Mam pytanie, bo jakiś czas rozmawialiśmy o doświetleniu przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 545 na wylocie w kierunku na Piwody, gdzie łączą się ścieżki rowerowe. Po zmroku jest tam bardzo niebezpiecznie i naprawdę przeznaczmy parę złotych i zróbmy to oświetlenie, bo żeby nie doszło tam do nieszczęścia. Teraz tak, chcę tutaj zabrać w tej chwili głos jako sołtys miejscowości Napiwoda i może w imieniu wszystkich sołtysów też po części. Jestem nowym sołtysem, ale ostatnio różne tematy mnie tam dotykają, związane z byciem, spełnieniem tej funkcji. Na wstępie chciałem podziękować za reakcję w sprawie psa, który był de facto uwiązany w środku pola. Tu pani kierownik Wydziału GMKR i pan komendant Straży Miejskiej zareagowali. Z tej strony dziękuję, ale ja myślę, że powinniśmy opracować zasady, czy jakieś, no nie wiem, wytyczne dać dla sołtysów, co w takich sytuacjach mają robić, bo to akurat mieszkańcy się zgłaszają, to nie jest pierwszy raz i najczęściej jest to weekend, popołudnie, czy możemy gdzieś dzwonić, czy nie, bo te psy czy koty będą się pojawiać już pewnie coraz częściej, bo okres letni się zaczyna, coraz więcej tych zwierząt. Przepraszam, mogę dokończyć? Coraz więcej tych zwierząt będzie się pojawiało, a sołtysi z tymi problemami na pewno się spotykają. Ja sam nie wiedziałem, gdzie mam zadzwonić, kogo poinformować, bo to była dosyć późna pora. Niemniej dziękuję za zaangażowanie i dla pracownika również Wydziału GMKR, że podjął temat i z tej strony dziękuję, ale mimo wszystko proszę o przedstawienie, czy w formie pisemnej, jak sołtysi mają w tych tematach się zajmować. I ostatnia informacja, to już informacja jako mieszkaniec miejscowości, gminy. Ubolewam nad tym, że w przypadku zagrożenia, no nie wiem czy życia, ale zdrowia, nasze instytucje nie sprawdzają się. W poprzednim tygodniu na mojej działce pojawiła się żmija zygzakowata, uznawana za jadowitą. I oczywiście spędziłem na telefonie z półtorej godziny. Wszystkie jednostki, które mogłem, obdzwoniłem i nikt się tak naprawdę no, nie pofatygował. Nie próbował nawet odłowić tego gada. Do dnia dzisiejszego nie wiem, czy ta żmija przebywa na mojej posesji, czy nie. Mam trójkę dzieci, które biegają po całym podwórku i w tej chwili no jestem rozczarowany postępowaniem naszych instytucji, a naprawdę obdzwoniłem chyba z 8 instytucji, które zostały poinformowane o zdarzeniu i zostałem kilkakrotnie przekierowywany z jednej strony na drugą stronę i jako mieszkaniec naprawdę ubolewam, że w ten sposób się postępuje w sytuacji zagrożenia. Bo uważam, że ktoś chociaż powinien pofatygować się, przyjechać, zobaczyć, co tam się dzieje. Moja żona w tym dniu była sama z dwójką dzieci. Ja nie jestem w stanie wytłumaczyć dwuletniemu synowi, żeby nie podchodził w dane miejsce. Jeżeli no, nie wiem, no, może wystąpić to zagrożenie, to bardzo proszę, nie wiem do kogo, bo to za pośrednictwem mediów kieruję, żeby opracować również procedury w przypadku takim, bo też mije mogą się pojawiać, nie tylko u mnie. No, na mnie tam spadło ostatnio parę plag egipskich, ale to już inna sprawa, bo nie tylko żmija, ale inne sprawy. Nie wiem, czy komuś naprawdę zalazłem za skórę, ale nie będę o tym mówił. Niemniej to tylko takie moje oświadczenie, że jestem rozczarowany postępowaniem instytucji, które powinny tym tematem się zająć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Andrzej, ale może jeszcze najpierw, bo pytanie było skierowane do pana przewodniczącego, do pana Adama Grudkowskiego i
Tu pan radny Leszek Śpiewak do pana burmistrza jeszcze. To może najpierw odpowiedź i później, tak? To proszę bardzo, panie burmistrzu. Pytań było kilka i pan przewodniczący pozwoli, że się odniosę. Pan radny Szpejna pyta się, czy warto zadawać pytania. Pewnie, że warto. Nawet warto przychodzić na komisję i pracować na komisję. Są radni, bo pan mówi, że być radnym, który się nie odzywa. No właśnie. Nieobecny. To są dowody. Ja nie wiem, czy pan traktuje poważnie, czy nie. Dobrze. Panie Mieczysławie, ja nie chcę tutaj ani z panem wchodzić w polemikę, kłócić się i tak dalej. Są radni, którzy przychodzą na sesję, głosują, ale na komisjach pracują i w okresie międzysesyjnym też pracują. To, czy ktoś na sesji zadaje pytania, czy nie, nie jest oceniane w kategorii dobry czy zły radny. Dobry czy zły radny może być oceniany wtedy, kiedy składamy wnioski, składamy zmianę i informujemy o jakichś swoich przemyśleniach, o pomysłach. I to jest aktywność radnego. Radny, który rozmawia z mieszkańcami, zna problemy i przedstawia je na komisjach. Pytanie o nazw ronda, bo pan ma pretensje tutaj do, rozumiem, do całej rady, ale dokładnie pan wie, że jako klub, że jako komisja, nawet mieszkańcy mogą podpisać się w liczbie 300 i to już jest projekt uchwały. To jest projekt uchwały, nie trzeba czekać. Można przygotować projekt uchwały, przedłożyć to panu przewodniczącemu i na komisję idzie do głosowania. Na komisjach państwo możecie wnieść poprawki, coś zmienić. Nie trzeba czekać na Młodzieżową Radę, nie trzeba czekać na Radę Seniorów. Państwo macie możliwość wnoszenia uchwał. Kolejna rzecz, walka z alkoholizmem. Drodzy państwo, zlecamy w tej chwili nagranie takiego filmu uświadamiającego nam wszystkim, bo drodzy państwo, za tych panów, którzy siedzą koło tego ratusza, za ten ich alkoholizm odpowiadamy my i ja również. Ja również. Odpowiadamy dlaczego? Dlatego, że gdybyśmy im nie dawali po te 50 groszy czy po złotówce, oni by nie byli pijani. Pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mogłaby wówczas ich zdyscyplinować. A tak, oni nigdy nie poddadzą się nikomu i niczemu, bo uzbierają na tą butelkę denaturatu czy wina i to jest dla niego już rozwiązanie problemu. Dla niego. To jest człowiek chory. Człowiek chory i nie można pomagać, bo rozmawiałem z rodziną, gdzie siostra przejęła wszystkie świadczenia za braci i mówi do mnie, panie burmistrzu, to nic nie dało. To nic nie dało, bo ja jej nie daję ani grosza. A oni tak wychodzą na miasto, po 2 godzinach wracają pijani. Teraz film będzie miał na zasadzie uświadomić mieszkańcom, jak to jest poważna choroba. Jak to jest poważna choroba. Będą tam wypowiedzi byłych, inaczej, alkoholików, byłych pijących. I to chciałbym, żeby oni się wypowiedzieli, jak właśnie zachowywać się w takich sytuacjach, kiedy ci panowie zwracają się do nas o tą przysłowiową złotówkę. Nie można im nawet kupić konserwy, bo oni tę konserwę sprzedadzą za rogiem, za złotówkę i dalej kupią sobie alkohol. Tak jak powiedziałem, film jest zlecony. Będzie zapłacone za to z kapsulowego, czyli z opłat, które zbieramy za alkohol i spróbujemy. Oczywiście nie osiągniemy pewnie takiego wyniku, jaki byśmy chcieli, ale spróbujemy. Mało tego, na tej sesji będziemy mówili, damy apele, poprosimy księży o odczytanie tych apeli. Może coś to wskóra, może. Nie wiem. Kolejna rzecz, ale to pewnie odpowie tutaj pan przewodniczący komisji oświaty na temat tej ligi, tak? I jeszcze jedna rzecz, działki. Jestem za tym, żebyśmy wypracowali jeden sposób. Każda umowa o dzierżawę, każda sprzedaż jest inna. Na ostatniej sesji państwo podejmowaliście uchwałę i ja tu nie jestem absolutnie obrońcą tego pana, żebyście państwo mnie źle nie zrozumieli. Ale ten pan był dzierżawcą tej działki. Był, miał umowę 3-letnią, prosił o zmianę z 3-letniej na 10-letnią. To jest zupełnie inna sytuacja, niż ktoś przystępuje po raz pierwszy.
po raz pierwszy jak przystępuje i nie ma innego, to burmistrz ma możliwość podpisania na 3 lata. Ja od tego odstąpiłem po ubiegłorocznych kontrowersyjnych umowach, tak? I tak naprawdę daję na komisję do opinii. Dla Państwa daję do opinii, żebyście się wypowiedzieli w tej kwestii. Na 1 maja jest to bardzo atrakcyjna działka. W tej chwili stoją tam, przepraszam, że takie nazwę, ale takie drewniane kurniki, które nie powinny tam w ogóle stać. Tam powinien stać piękny obiekt i ktokolwiek by nie chciał go wybudować, jestem za tym, żeby tam wybudował. Pani, o której mowa, ma połowę tej działki. Drugą połowę miał człowiek, który zmarł. Który zmarł i ta działka zostaje w tej chwili pusta. Państwo zdecydujecie oczywiście w jakiej formie, ale ja myślę, że można zaprosić tę panią i zaproponować przystąpienie do przetargu i kupno tej działki. Od razu kupno. Jak ona kupi tą działkę, to będzie inwestowała, tak? A tak, jak będzie miała dzierżawę nawet na 10 lat, to pamiętacie Państwo, że przepis mówi wyraźnie. Rada musi wyrazić zgodę na kupno, bezprzetargowo. Rada. Rada może się zmienić. Nikt nie zainwestuje, jak jest niepewny. No, tu jeden z naszych przedsiębiorców zaryzykował. Zainwestował 600 tysięcy, a później mieliśmy to, co mieliśmy, tak? Wszyscy się denerwowaliśmy. To było zupełnie niepotrzebne. Więc może ustalmy sobie, że każdą jedną działkę zawieszamy na tablicę do dzierżawy. Przepraszam, do przetargu, tak? Do przetargu. Każdą jedną. I wtedy wszyscy będą traktowani tak samo. Czy to 3-letnia, 10-letnia, wystawiamy do przetargu. Znajdzie się drugi chętny, to się znajdzie. W tej chwili jak nie ma dwóch chętnych, to nie ma sensu robienia przetargu. Ten pan, o którym wspominaliśmy, drodzy Państwo, nie, ta druga osoba chętna nie złożyła w terminie oferty. Gdyby złożyła w terminie, to byśmy pewnie, nie pewnie, tylko na 100% byśmy postępowali zgodnie z procedurą i byśmy ogłosili przetarg. Chciałbym zakończyć ten temat, Panie Przewodniczący, no proszę o to, żebyśmy wypracowali jakiś jeden schemat dla wszystkich i oświetlenie, tak. W tym roku ma być remont od ulicy Pawiej. Ja tutaj źle powiedziałem odnośnie wylania tej farby. Ulica Wiśniowa, nie Pawia. Od ulicy Pawiej do skrętu do miejscowości Niborg będzie remontowana nawierzchnia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Koszt naprawy tej nawierzchni to jest 1 000 000 zł. Rozmawiałem z dyrektorem na temat oświetlenia, powiedział, że w tym budżecie nie ma pieniążków na oświetlenie, natomiast wszystkie przejścia będzie ponowne badanie natężenia światła. Sprawdzą to natężenie, jeśli będzie konieczność, będą z nami rozmawiali i dalsza procedura. I może Panie Przewodniczący, bo odpowiedź. Dziękuję Panie Przewodniczący. Związane z kontrolą. Tak, tak, dziękuję Panie Przewodniczący. Ja mam odpowiedź do Pana Radnego Leszka Pepłowskiego. Panie Leszku, komisja pracuje na planie pracy zatwierdzonym przez Radę Miejską. Plan pracy zatwierdzony przez Radę Miejską był w miesiącu prawdopodobnie ze zmianami w marcu. I to Rada Miejska zleciła kontrolę we wszystkich placówkach. To nie my sobie sami kontrolujemy, bo tak chcemy. Może odczytam tą kontrolę, którą w tej chwili przeprowadzamy. Punkt 4. Kontrola w placówkach oświatowych w zakresie. Podpunkt 1. Wynagrodzeń pracowników obsługi od 1 stycznia 2019 roku. Podpunkt 2. Prac zleconych przez dyrektorów w zakresie konserwacji i remontów od 1 stycznia 2018 do 15 marca 2019. Podpunkt 3. Realizacji godzin ponadwymiarowych przez dyrektorów i wicedyrektorów od 1 września 2018 do 28 lutego 2019. I podpunkt 4. Formy zatrudnienia i zakres obowiązków konserwatorów, ilość etatów. My te wszystkie zagadnienia opracowujemy w grupie 4 radnych, bo tyle osób wyznaczyłem do kontroli. To jest pan Włodek Kawecki, Władysław Kowalczyk, pan radny Andrzej Arcys i moja osoba. I to nie jest taki temat, że usiądziemy sobie na jednej komisji i sobie ustalimy. Spotykaliśmy się już dwukrotnie. Następne spotkanie wyznaczyłem na 3 czerwca. Prawdopodobnie na tym spotkaniu się to nie skończy. I to jeszcze raz powtarzam, to Rada Miejska wyznaczyła nam tą kontrolę, to nie my sami. Dziękuję. Dziękuję. I mogę się odnieść? To lecimy teraz.
No ale chyba to no, na mnie kolej teraz. Co? Może pan Andrzej Arcis, tak. No słusznie. Pan Andrzej Arcis, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Otóż w całości popieram wypowiedź radnego pana Kowalczyka. Ma rację pan Kowalczyk i musimy sobie to, co powiedział, głęboko wziąć do serca i nie obrażać się i od razu nie czynić riposty w stosunku do drugiej osoby. Ja nie mam zamiaru tutaj w tej chwili nikogo krytykować ani wytykać błędów w swojej wypowiedzi. Ale chcę powiedzieć, każdemu z nas się zdarzają tutaj na sesji jednej czy drugiej pewne potknięcia. I takie potknięcia można to zrozumieć. Ale jeżeli się czyni systematycznie, coś nie tak. Ja mam pewne doświadczenia jako radny, bo tu byłem też radnym gminnym i sobie wyobrażałem teraz tą kadencję, że ona naprawdę będzie taka, której będziemy dążyć do pracy na rzecz tej gminy. To się, przychodząc wcześniej tamtej kadencji, obserwowałem jako tak zwany kibic tam z boku, z tyłu, tak jak pan Kowalczyk był. I wiele rzeczy mi się nie podobało. Widzę, że jest lepiej, ale wiele rzeczy idzie naprawić. Ale nasza rola jako radnego ma być, jak sam mówię, mamy radzić, mamy obradować. Mamy obradować, a nie prowadzić filozofię. Proszę Państwa, jako radny mam obowiązek zapoznać się dokładnie z materiałami, które otrzymuję. Jeżeli mnie coś, mam jakieś wątpliwości, mam możliwość iść do danego wydziału, zasięgnąć informacji, idę do pana burmistrza, pytam pana przewodniczącego rady. Tak przynajmniej to czynię. Odpowiadam, abyśmy wszyscy tak robili. Siadamy na komisji, to wiele rzeczy jest naprawdę nurtujących. Mnie naprawdę w dniu dzisiejszym bardzo pozytywnie tutaj to ustawiło, jak tutaj bardzo dobrze przebiegała po prostu do tej pory nasza sesja. Sprawnie, szybko. Pan Danerczyk, uważam, prowadzi to dobrze. Nie możemy sobie nawzajem przeszkadzać i tylko robić docinki i jakieś wycieczki. Chciałbym też odpowiedzieć krótko. Jeżeli chodzi o nadanie imion, tak? Pan tutaj przewodniczący powiedział, że ta sprawa jest w toku, ale nie spieszmy się, żebyśmy nie popełniali błędów z przeszłości, że wybudowaliśmy obiekt za 11 na przykład milionów, czy tam jeszcze inny za więcej i nadajemy imię, bo tak się przyszedł ktoś i ustawił i tak tutaj to wygląda. I teraz taka osoba żywa, można dyskutować, czy słusznie, czy też niesłusznie ma postawiony pomnik. Ale odpowiem tutaj na pytanie rozgrywek młodzieżowych. Otóż proszę Państwa, w naszym mieście rozgrywki młodzieżowe są. Są na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i to właśnie młodzieży szkolnej. No ale tej młodzieży, gdzie w danej szkole dyrektor, nauczyciel chcą tego, organizują drużyny, przystępują do rozgrywek. Mamy większe czy mniejsze sukcesy, tak w piłce nożnej, koszykowej, w takich dyscyplinach, do której są ku temu warunki. Jest baza, jest nauczyciel, jest to zaangażowany, są środki. Środki są, bo przecież jako gmina przeznaczyliśmy środki finansowe na cele sportowe dla wszystkich szkół, kto tylko występował, i dla uczniowskich klubów sportowych, i nie tylko dla uczniowskich klubów sportowych, ale dla klubu Start, dla klubu, który zajmuje się podnoszeniem ciężarów z olbrzymimi sukcesami. Proszę Państwa, rozgrywki organizują związki sportowe. Ja to dokładnie śledzę, widzę, uczęszczam na wszelkiego rodzaju imprezy. Chciałbym powiedzieć, że to jest widoczny udział naszej tutaj młodzieży w różnych zawodach. W okresie zimy jest prowadzona liga halowa dla młodzieży, dorosłych, bo tam duża rozpiętość wiekowa przecież bierze udział. Są turnieje halowe dla młodzieży szkolnej, tak samo w koszykówce. Trzeba by było tu wrócić do sukcesów. No, zebraliśmy informacje nie tak dawno na naszą komisję dotyczącą, jak funkcjonują poszczególne organizacje sportowe, co robią, jakie mają wyniki. Otrzymaliśmy to, robiliśmy taką analizę i na taką możliwość, jakie my tu środki, bo komuś się wydaje, że to jest, są bardzo duże, to po prostu trzeba docenić pracę wielu ludzi i naszą też, że rozumiemy, że przekazujemy środki i akceptujemy tą działalność. Natomiast, no, jeżeli odbieram, że miała być jakaś jeszcze dodatkowa liga,
no to trzeba będzie, przyjmuję to do wiadomości, no bo przecież nie będę tu pana krytykował, że pan tu się źle wypowiada czy coś, przedstawię to, porozmawiam i zapytam, czy państwo, ci, którzy mogliby w tym brać udział, widzą taką potrzebę i tak dalej. Tak po prostu do tego podejdę i nie mam zamiaru tu, już kończę, nie mam zamiaru tutaj nikogo krytykować. Uważam, że powinniśmy w taki sposób podchodzić tu do sprawy. Dziękuję bardzo. Jeżeli coś pominąłem, to proszę zadać mi pytanie. Dziękuję. Pan radny Leszek Wypłowski, proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja jeszcze tylko chciałem się odnieść do wypowiedzi pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Adama Grudkowskiego. Dziękuję za odpowiedź. Panie Adamie, proszę nie doszukiwać się złośliwości w tym, co w tej moim zapytaniu, bo ja jestem daleki od tego. Niemniej jednak myślałem, że łatwiej i przyjemniej by było odpowiedzieć, że zgodnie z planem pracy kontrolujemy jednostki, tak? A plan pracy opracowuje komisja, a nie rada, i rada jedynie zatwierdziła ten plan pracy. To nie jest tak, że my panu narzuciliśmy, czy komisji, że macie iść do placówek oświatowych. I naprawdę proszę mnie zrozumieć, nie było w mojej wypowiedzi ani zapytaniu żadnej złośliwości. Ja tylko po prostu chciałem się dowiedzieć. Umknęło mi to, że mogliście to zgodnie z planem pracy kontrolować. I przyjmuję to do wiadomości. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Ruś, proszę. Dziękuję bardzo. Ja może tak na poprzedniej sesji zadałem, proszę państwa, 5 pytań. Powiem szczerze, tutaj koledzy moi radni, czyli Leszek Popłoski, pan Kotwicki i radny, naprawdę pytania, które zadajemy na temat bezpieczeństwa, i tutaj się zastanawiam, właściwie nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. Pytania na temat, proszę państwa, sprzymierzonych 545 tam na końcu tej ścieżki rowerowej, to po prostu chyba naprawdę trzeba się zastanowić, bo tu pan burmistrz mówi, oczywiście inwestycja fajnie, ale to jest naprawdę, tam jest taka ciemnota, że to aż po prostu aż się wierzyć nie chce. I mi się wydaje, że te 5 pytań, które zadałem, proszę państwa, na poprzedniej sesji, chyba poproszę o odpowiedź po prostu pisemną. To tyle. Nauczyłem się, tylko mam pytanie do pani kierownika do spraw techniczno-inwestycyjnych. Kiedy będą zamocowane kamery? Bo proszę państwa, zadałem pytanie miesiąc temu i mieszkańcy się pytają, słusznie, no mają rację. Jaka była kwota tego przetargu? Bo pamiętam, że miesiąc czasu, nie będę się wypowiadał teraz, jaka suma, bo muszę sprawdzić, a przeczytałem teraz w budżecie, że mam nagle 150 tysięcy. Kiedy będą zamocowane i dlaczego taka kwota? To tyle. Mam jeszcze pytanie, panie burmistrzu, właściwie także do pani też kierownik. Mieszkańcy mają prośbę o informację, chodzi o Plac Wolności, jaka będzie organizacja ruchu po przebudowie tego placu. Oczywiście mówimy o programie CITESLO. Jak będzie wyglądał po prostu objazdy i po prostu taką informację rzeczową, niekoniecznie dzisiaj oczywiście, jak ona będzie przedstawiona, żeby mieszkańcy wiedzieli po prostu, jak to będzie wyglądało. To jest na temat tego. Mam jeszcze pytanie do pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, żeby po prostu naprawdę nie brał do siebie takich rzeczy. Ja mam tylko pytanie jedno. Kiedy będą dostępne opinie, czyli w sprawie placówek oświatowych, szczególnie szkół? Kiedy będzie już ta po prostu zakończona ta opinia? Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Pan radny Adam Grudkowski. Padło pytanie, panie przewodniczący, od pana radnego Andrzeja Rusia. Panie radny, nie wiem, kiedy zakończymy kontrolę. Powiedziałem, że mamy jedno spotkanie 3 czerwca. Czy na tym spotkaniu skończymy kontrolę? Nie wiem. Prawdopodobnie może się przygotujemy protokół na sesję czerwcową, ale nie obiecuję. To zależy od całego składu komisji, bo ja tylko jestem przewodniczącym tej komisji rewizyjnej. Komisja decyduje w całym czteroosobowym składzie, która jest wyznaczona do kontroli. Czy się wyrobimy na sesję czerwcową? Nie mogę tego stwierdzić teraz. Cały czas pracujemy, zobaczymy. Można w tej sprawie? Proszę bardzo, pan radny Andrzej. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja jestem członkiem też komisji rewizyjnej i chciałbym tylko tu dodać to, co kolega powiedział. Przedłuża się, bo przecież otrzymaliśmy informacje, ale w pewnym zakresie wiele informacji było wymijających. A poza tym stwierdzaliśmy, że to jest nam niewystarczające.
kiedy otrzymaliśmy drugie odpowiedzi, były one całkiem inne. Dzisiaj nie będę tutaj też nic mówił, bo do tego nie jestem upoważniony, ale niektóre działania są, powiem wam szczerze, że zadziwiające. Tak nie powinno to mieć wcale miejsca i niestety słuszność w tym zakresie tej kontroli jest jak najbardziej prawidłowa. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Waldemar Pszczółkowski, proszę bardzo. Ja chyba już na zakończenie dziękuję. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że jest potrzeba, abym złożył taką prośbę do Wysokiej Rady, abyśmy zostali na 2 minuty sami i 2-3 rzeczy sobie powiedzieli. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Drodzy Państwo, bo za chwilę pani kierownik odpowie na temat monitoringu dla pana Andrzeja Rusia, żeby te pytania nie czekały do następnej sesji. Odnośnie oświetlenia. Na początku tego tygodnia zleciłem dla Straży Miejskiej, a w zasadzie w piątek ubiegły, poprosiłem Straż Miejską o to, żeby spisali mi wszystkie obwody oświetleniowe w całej gminie, a z kolei pan komendant poprosił sołtysów, kiedy włączają się i kiedy wyłączają się. Tutaj pan komendant osobiście wziął dyżur w nocy, od drugiej w nocy i jutro będę miał na biurku spisany każdy obwód, tak? Dlatego, że jeśli oświetlenie wyłącza się o 5 rano zamiast o 2 w nocy, no to pobiera energię i to są koszty. I wtedy, jak będę miał cały spis, przekażemy dla wykonawcy, który wygrał przetarg i nadzoruje to oświetlenie, aby wyregulował wszystkie zegary. Tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jesteśmy w trakcie porozumienia, przygotowujemy to porozumienie, w dniu jutrzejszym będzie spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich odnośnie przejęcia oświetlenia wzdłuż 545, o które pan tutaj kilkakrotnie, panie radny, pytał. Nie jest to łatwa sprawa z tym porozumieniem, drodzy państwo, dlatego że wszystkie to oświetlenie, całe to oświetlenie jest jeszcze na gwarancji. Ale dlaczego chcemy przejąć? Dlatego, że gwarant musi jechać z drugiego końca Polski do najmniejszej usterki i to się przeciąga. Jeśli my będziemy zawiadywać tym majątkiem, tym oświetleniem, będziemy mieli klucze do wszystkich skrzynek i jeśli wyskoczy S, bo jak nie świeci się co druga czy co trzecia lampa, to nic innego jak po prostu wyrzucony S jednej fazy. Wtedy my będziemy mieli klucze i będziemy mogli reagować szybciej. I o to przecież chodzi, prawda? O to chodzi. To tyle na temat oświetlenia. Dziękuję. Dziękuję. Pan Paweł Bukowski, proszę bardzo. Proszę Państwa, ja w sprawie tych rond, tutaj pan radny wspominał właśnie o nazewnictwie poszczególnych rond. I tak jak właśnie pan przewodniczący Komisji Oświaty mówił, no jest to temat czasami, współczesne postacie mogą być różnie odbierane. Ja mam taką dla Państwa propozycję, tylko propozycję, jak Państwo do tego podejdziecie, ciężko powiedzieć, ale jest taka postać Wojciech Bogumił Jastrzębowski. Jest to bardzo znana postać, można powiedzieć, bardziej w świecie niż u nas. Człowiek, który, można powiedzieć, no, stworzył podwaliny pod Konstytucję Unii Europejskiej. Mieszkał w Szczepkowie Giewarty w ogóle, niedaleko Nidzicy, koło Janowa, można powiedzieć, bliżej. Oprócz tego bardzo znany człowiek z tego, że stworzył ergonomię, bardzo znany pedagog, no można powiedzieć niesamowita postać. No i twórca też w pewien sposób zegara polskiego, tak to nazwijmy. Rondo tam nieopodal, jakby to powiedzieć, na ulicy Wyborskiej jest znakomitym miejscem na to, żeby tam stworzyć właśnie rondo pana Jastrzębowskiego, ze względu na co? Jest to kierunek, można powiedzieć, na Jagierzewo. Oprócz tego, lampa, która się tam znajduje na środku, może w pewien sposób stworzyć zegar słoneczny, który może być też w pewien sposób atrakcją turystyczną. Jest to postać, do której w żaden sposób nie można się przyczepić. No i jest to postać, którą naprawdę trzeba promować szerzej niż tylko na tyle, na ile jest promowana. Jest to naprawdę, jak Państwo się wczytacie, nawet w Wikipedii samej, tak na skrót. A jeżeli będzie trzeba, to ja z panem Hubertem Domańskim chętnie Państwu przedstawimy temat. Ja jutro jadę akurat do SGGW po wystawę, którą mieliśmy jakiś czas temu u nas na zamku z panem Hubertem Domańskim i z panią doktor właśnie ze SGGW ją przygotowywaliśmy.
chętnie mogę Państwa zapoznać z tą postacią. Naprawdę warto w tego człowieka zainwestować i takie postacie, jak on, przedstawiać. A jeżeli chodzi o to rondo tutaj w centrum miasta, to też jakiś tam pomysł ja swój prywatny mam. Jeżeli Państwo będziecie się chcieli zapoznać, to myślę, może nie na sesji, ale przedstawię dlaczego i jak. Na właśnie na pewno Młodzieżowa Rada, która również nad tym pracuje, na pewno z tego skorzysta. I no, prosiłbym, żeby te informacje... Tak, ja z nimi rozmawiałem też. Tak, no, żeby przedstawić im również przede wszystkim, no bo no, są to rzeczy ciekawe. No, to, i... no, jest to na pewno, pana Jastrzębowski, jest to postać, którą warto no, przedstawiać. Tak samo Wioska Garczarska, to znaczy Fundusz Lokalny próbuje promować tu postać przez wręczanie nagród Jastrzębi. I myślę, że Nidzica też powinna. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Górnik, proszę. Ja tu bym się może tak krótko tylko odniosę do tego. My żeśmy na Komisji Finansów ustalili, że nie będziemy nazwiskami rod nazywać, to tylko tak pokrótce. A drugą sprawę mam do pana burmistrza. Panie burmistrzu, ja bym chciał tak krótko, czy można coś takiego zaproponować w Działdowszczyźnie odnośnie śmieci, bo niektóre gminy wyszły z taką inicjatywą, że, bo mówię, podwyżka poszła duża, że promują kartę dużej rodziny, dają ulgi. Niektóre bogate gminy to nawet dają 50%, ale ja już nie mówię o jakimś, tylko o jakimś procencie, że dają po prostu na kartę dużej rodziny ulgę, to jest raz. Druga sprawa, niektóre gminy też wchodzą w taki program, gdzie ludzie mają kompostowniki, też mają w tym projekcie, później mają też ulgę, że zbierają sami i za to mają też ulgę. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Andrzej Ruś, proszę. Dziękuję. Ja poproszę może o odpowiedź panią kierownik w sprawie tych kamer. To tak tyle. Kiedy to będzie, to tyle. Proszę, proszę. Więc tak. Myśmy podpisali umowę na założenie monitoringu na naszym parku nad jeziorkiem. Terminem realizacji to jest chyba określony 26 czerwiec. Z wykonawcą rozmawialiśmy, żeby w miarę możliwości zrobić to przed tym terminem, tak, żeby już na ten okres taki, nazwijmy to letni, turystyczny, żeby już jednak ten monitoring tam był zamontowany. Prosiłabym, żeby nie używać pojęcia przetarg w tym przypadku, dlatego że to jest zamówienie o wartości, która nie przekracza 30 tysięcy euro, czyli to jest ponad 120 tysięcy netto i tutaj nie mamy obowiązku przeprowadzania żadnych przetargów. Tak, robimy, rozeznajemy rynek z reguły spośród naszych tutaj lokalnych wykonawców. Były takie negocjacje, poprosiliśmy dwóch oferentów, którzy takim monitoringiem się tutaj na naszym terenie zajmują, no i zleciliśmy najtańszemu. Zresztą odpowiedź w tym zakresie była udzielona. I chciałam też zaznaczyć, że nawet nie musieliśmy rozmawiać, tak, negocjować ceny z dwójką czy tam z trójką, bo mogliśmy również, gdyby był jeden wykonawca, to i z jednym, tak? No ale tu wyboru się dokonało, tak? I jest ta umowa zlecona i myślę, że w najbliższym czasie to będzie wykonane. Tym bardziej, że na placu zabaw też roboty trwają i chcielibyśmy, żeby to jak najszybciej było wykonane. Tam jest, ja powiem Państwu tak, jeżeli chodzi o specyfikacje do tego monitoringu, to my się po prostu na tych urządzeniach zwyczajnie nie znamy, tak? Poprosiliśmy tutaj też naszych informatyków, żeby pooceniali jakości tych kamer, tych urządzeń, tych instalacji. Swoją opinię też wyrazili. Tam my mamy, w tym jest bodajże możliwość zamontowania w tym monitoringu 64 kamer. Ale to dlatego tak dużo, bo to nie wszystkie będą zamontowane nad jeziorkiem, bo mniej więcej na projekcie zagospodarowania te kamery żeśmy tak wspólnie rozmieszczali, żeby objąć swym zasięgiem wszystkie te elementy, na które chcemy zwrócić uwagę, żeby nie ulegały dewastacji. Tam jest 20 parę kamer do zamontowania bodajże.
i mamy taką rezerwę, dlatego że tutaj pan burmistrz myśli o rozszerzeniu tego monitoringu, później o plac wolności po przebudowie. Zresztą również chyba na którejś z komisji to o tym mówiłam i z państwem też rozmawialiśmy. O właśnie tak, u pana radnego na komisji, tak i taka, taka była nawet inicjatywa ze strony państwa radnych. I tak to wygląda. Jeżeli chodzi o czasową organizację ruchu, bo myślę, że o czasową chodzi, tak? 5 czerwca jest wyznaczony termin na składanie ofert w tym przetargu i tu już jest przetarg, tak? Bo to jest dużo większa wartość, nieporównywalnie większa. Będziemy znali te oferty, będziemy wyłaniali wykonawcy. Myślę, że podpisanie umowy nie nastąpi szybciej jak z końcem czerwca i wejście na plac budowy gdzieś w lipcu, aczkolwiek też się trzeba będzie tutaj zastanowić, bo są dni niedzicy, więc być może trzeba będzie pomyśleć tak, żeby nie paraliżować całego tutaj centrum miasta i wtedy dopiero wykonawca, który wygra ten przetarg, który nasze jakby oczekiwania usłyszy o zakresie robót, gdzie, jak, z której strony, to zaproponuje i to jest jego obowiązkiem zaproponować projekt czasowej organizacji robót, organizacji ruchu, przepraszam, na czas robót. I harmonogram. Tak, tak, i harmonogram. I wtedy ewentualnie można to bliżej tam przedstawić, aczkolwiek też biorąc pod uwagę wskazania również na komisji, tak, które się tam, bo myśmy rozmawiali o stałej organizacji ruchu, to będziemy chcieli robić tak, żeby nie wyłączyć jednorazowo całego Placu Wolności, czyli powiem kolokwialnie i tyłu i przodu, tak? Tylko jakoś tak, żeby ten ruch przynajmniej w minimalnym zakresie mógł się jakoś odbywać. Ale zobaczymy, co wykonawca robót nam tutaj zaproponuje. No, kierownik, dziękuję bardzo. Przepraszam, jest to małe pytanie. Panie kierownik, bo mieszkańcy pytają się to pytanie, ja mniej więcej wiem. Pani udzieliła nam na komisji, mieszkańcy się pytają, jak będzie wyglądał ruch. Taką informację po prostu dla mieszkańców, czy w gazecie, czy w internecie, to tyle. Jak to, bo mieszkańcy też się pytają. Dobrze. O wykonaniu. Dziękuję. Zamieścimy projekt na naszej stronie. W ramach właśnie przygotowania się do tej inwestycji i mieszkańców przeważnie, przede wszystkim do przygotowania, to też poprosiliśmy właścicieli kamienicy z Pierzei Wschodniej, żeby móc porozmawiać na ten temat. Rozmawiamy ze spółdzielnią Odbudowa i w ramach właśnie takiego przygotowania, mając na uwadze tutaj państwa wniosek, to jak będzie ten projekt czasowej organizacji ruchu, no to myślę, że... Projekt będzie przedstawiony na stronie. Tak, nie będzie... Dziękuję bardzo. I szybko dwa słowa. Pani Halina Pyczko jeszcze chciała zabrać głos, proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałam nawiązać pierwszy swojej wypowiedzi do wypowiedzi pana wiceprzewodniczącego odnośnie tych zwierząt. No ja miałam gościa na swojej posesji w postaci lisa. Nie wiem, czy był wściekły, czy nie. Było to dwa razy, raz w zimie, a raz teraz w kwietniu, pod koniec kwietnia gościa takiego miałam. I też właśnie nie wiedziałam, gdzie się zwrócić i w czym, bo być może był wściekły. I druga rzecz. W imieniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku chciałam bardzo podziękować pani dyrektor Mosiru za współorganizację tej senioriady. Pani dyrektor MOPS-u oraz gminy Dzica za również współorganizację i katedry. No, za bardzo sprawny przebieg tej imprezy i bardzo, bardzo taką radosną dla nas seniorów imprezę. To było naprawdę bardzo fajnie. Cieszę się również, że swoją obecnością zaszczycili nas pan radny Marcjanik i pan radny Arcys. Szkoda, że pozostali radni nie byli chociaż przez moment na takiej imprezie i nie zobaczyli, jak to się odbywa. Ale zapraszamy w przyszłym roku. A w imieniu Rady Seniorów chciałam podziękować państwu radnym za zwiększenie środków na konkursy dla organizacji pozarządowych. Chciałam powiedzieć, że w ubiegłym roku ten limit środków był 18 tysięcy i pieniądze nie były rozdzielone wszystkie, czyli zostały. W tym roku limit środków na te konkursy był 50 tysięcy i pieniędzy zabrakło.
Czyli nasza diagnoza była taka, że ponieważ te limity były bardzo niskie na konkursy, czyli 1000-2000, to organizacje nie miały po prostu pomysłu na zorganizowanie imprezy za 1000 czy 2. Nie motywowało. Nie było motywacji. Po prostu, tak jak mówimy kolokwialnie, się mówi, nie opłaciło się organizacjom na takie konkursy składać projektów. Natomiast jeśli te limity wzrosły do 4-6 tysięcy, oczywiście organizacje ruszyły do konkursów i pieniędzy oczywiście zabrakło. Także prośba do Was, żeby te środki sukcesywnie co roku zwiększać, tak? I trzecia sprawa, Rada Seniorów, tak jak Pani Przewodnicząca Komisji zasygnalizowała, zaczyna pracować nad programem na rzecz osób starszych w gminie Jędrzyca na lata 2019-2023 i dalsze. I chcieliśmy zaprosić Państwa Radnych do współpracy w tym zespole, który będzie ten taki program przygotowywał. Dziękuję. Coś Pani burmistrz. Proszę bardzo. Przewodniczący, obiecuję, że naprawdę krótko. Drodzy Państwo, odnośnie jeszcze tego monitoringu. To Państwo Radni w poprzedniej kadencji zwracaliście kilkakrotnie uwagę na konieczność takiego działania. W związku z tym, jak nad jeziorko robiliśmy zapytanie, to już z myślą o tym, żeby tych miejsc w serwerze znalazło się na te kamery więcej. Zamontujemy je tam, gdzie inwestujemy pieniądze i gdzie jest zagrożenie przestępstwami, tak? Wówczas policji, straży miejskiej łatwiej jest wychwycić chuliganów i domagać się zadośćuczynienia. Jest jeszcze jedna kwestia przesyłu, bo Pan pytał. Można powiem, Przewodniczący. Nie wszystkie firmy, drodzy Państwo, mają swoje światłowody. W ulicy 1 Maja jest 12 właścicieli światłowodów, ale już w Alei Wojska Polskiego jest tylko jeden. Wobec tego też to było utrudnione. I naszym pomysłem było to, bo jeden z oferentów proponował, żeby serwer był zamknięty nad jeziorkiem, w pomieszczeniu tam, gdzie mamy amfiteatr, i w przypadku, gdy coś się wydarzy, wtedy będzie możliwość odtworzenia. A my poszliśmy w innym kierunku, że Straż Miejska będzie miała na monitorach to, co się dzieje w danej chwili, i będziemy mogli wtedy reagować natychmiast. Nie po zdarzeniu, tylko nawet w czasie zdarzenia. Bo jeśli Pan Komendant zetknie na ekran i zobaczy, że siedzą w amfiteatrze i się goszczą, w cudzysłowie, no to automatycznie wysyła swoich strażników i reagujemy. No bo jak oni już wypiją i zostawią butelki, no to nie ma komu tam dać upomnienia. Taką mieliśmy intencję, tak zrobiliśmy. Czy dobrze okaże się za chwilę, jak zamontujemy, wtedy ocenimy. Dziękuję. Ale zaraz, moment, ale... Dobrze. Proszę bardzo, Pan Andrzej. Panie Burmistrzu i Panie Przewodniczący, na tej sesji jest na czasie, żebym takie pytanie zadał. Dni uciekają, a niedługo będą właśnie dni Nidzicy. My jako radni powinniśmy, jako rada, wiedzieć, jaki jest zamiar, plan tych obchodów Dni Nidzicy. Wiele pojawia się takich frustrujących pytań, wypowiedzi. Oby to nie było znowu, że jest występ jakiegoś sprowadzonego zespołu i walka rycerzy. Myślę, że to powinno być na wzór innych, tu nawet sąsiednich miasteczek tej wielkości, co Nidzica, coś takiego zrobione. Ja wiem, że jest taki tutaj plan, że Pan będzie miał niedługo spotkanie odnośnie szczegółów tej informacji, ale ja to pytanie zadaję, żebyśmy tu wszyscy usłyszeli, tu obecni, jak to tak może nie w szczegółach, ale pobieżnie ma wyglądać. Dziękuję. No proszę Pana Dyrektora Niskiego Ośrodka Kultury, jeśli można Pani Przewodnicząca odpowiedzieć. Proszę Państwa, no tak jak już wcześniej było mówione i Pan Burmistrz też w prasie ogłaszał, rozmowy są prowadzone, już jesteśmy, można powiedzieć, na samym końcu, bo to naprawdę to są ciężkie tematy bardzo często, bo to chodzi o wszystko wokół. Będzie Pan Kwiatkowski i Dżem. Jeżeli chodzi o turnieje rycerskie, to powiem szczerze, że no z tego, co ja widzę wokół, no to coraz częściej te imprezy są przenoszone na dni miasta i wkomponowywane w to wszystko.
Też będziemy starali się w niedzielę zrobić występy naszych tutaj lokalnych artystów. No, co prawda bardzo dużo osób no, te terminy ma niestety zajęte, bo też różne inne rzeczy robią. Ale no staramy się tutaj to też jakoś w pewien sposób, uatrakcyjnić te występy. Tutaj z panem burmistrzem też rozmawiamy o innych rzeczach, ale na razie bym nie chciał o tym mówić, bo słowo powiedziane no, staje się już faktem, a no niestety nie chcemy tutaj nadziei robić za dużej. Nie wiem, czy taka wystarczy odpowiedź. Czyli rozumiem, że będzie ustalony no, konkretny plan przebiegu i gdzie będzie informacja? W prasie na konkretnie pewno... gdzie będzie można skorzystać z informacji, jaki jest plan? Panie przewodniczący, zawsze zasada jest taka, że zamieszczamy tą informację na stronach internetowych zarówno gminy, jak i ośrodka kultury. Też prasa zawsze o tym pisze. No i oczywiście robimy też plakaty. No ja to wiem, że o tym pisze. Tak, i Gazeta Olsztyńska, Telewizja Mazury też zamieszcza informacje zawsze. W takim razie dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Mieczysław Szpejna. Ja bym chciał wrócić do tych śmieci, bo pan burmistrz prosił, żeby jakiś dobry pomysł podać. Myślę, że panie burmistrzu, najlepszym pomysłem by było wrócić do starych zasad, które obowiązywały przed działdowszczyzną. Ile śmieci wywozimy, za tyle płacimy. I to by był najbardziej sprawiedliwy system, mi się wydaje. Bo ile oddajemy, za tyle płacimy. No niestety nie ma, mi się wydaje, lepszego niż od osoby. Bo jeżeli osoby nie ma, a mimo to musi płacić, prawda? A wracając do tej sprawy, tej ligi. Panie przewodniczący, wiem, że jest dużo rozgrywek, bo akurat moi wnuczkowie biorą w tym udział. Mi chodziło bardziej o stworzenie takiej ligi o zasięgu powiatowym, nie? Tym bardziej, że mamy teraz tylko szkoły podstawowe. I chodziło tylko o przeprowadzenie rozmów, czy by był taki temat do podjęcia. Nie o to, żeby to zrobić, żeby stworzyć, ale żeby porozmawiać, bo może akurat są zainteresowani szkoły tym tematem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No ile ja się orientuję, no to ustawa, no ale proszę bardzo, panie burmistrzu. Nie daje zbyt dużego pola manewru, jeśli chodzi o... To prawda. Drodzy państwo, ustawodawcy, w zasadzie rządowi polskiemu, który ma wytyczne z Unii Europejskiej, zależało głównie na segregacji śmieci. Ta podwyżka ostatnia była drastyczna dla osób, które nie segregują, ale proszę... Halo? Ale proszę mi uwierzyć, że ze sprawozdań przewodniczącego wynika, że była skuteczna. Dlaczego? Dlatego, że 50% osób, które nie segregowało do tej pory, zaczęło segregować i osiągamy wskaźniki. Wskaźniki są dobre. Ja zapytam, aczkolwiek, drodzy państwo, w Ciechanowie wprowadzono właśnie zbiórkę i wszystkie worki są z kodami kreskowymi, ale mądry Polak potrafi. Okazało się, że wydali 2000 worków, a zebrali 2,5. Więc oczywiście ten system jest niedoskonały, ja się z panem zgadzam. On nie jest doskonały i nie jest sprawiedliwy. Na tę chwilę tak zostało wypracowane i tak jest. Porozmawiam, czy jest taka możliwość, bo jakby to wyglądało, czy ważymy te worki, czy je mierzymy, no bo coś trzeba przyjąć, jakąś tam skalę, jednostkę miary. Bo przedtem jak PUK wywoził, pamięta pan dobrze, nie? No to było od pojemnika tam, nie wiem ile ten pojemnik miał pojemności. Dlatego cały czas walczyłem przez tamtą kadencję, żeby nasz PUK w tym uczestniczył, w tym wywozie. Wtedy byłoby to prostsze, łatwiej by było zwracać uwagę, łatwiej dochodzić do swojego, że tak powiem, tak? A tutaj przychodzi mi sąsiad i z płaczem, że mu zostawili worki zbiór. No co ja mam, radny biedny, zrobić? Powiedzcie, co ja mam zrobić, jak się nie wkurzyć? No co mi to da dzwonienie do działdowszczyzny? Tak to bym wsiadł w samochód, wziął te worki, zawiózł do pana prezesa czy do PUG-u i bym mu zostawił, bym miał sprawę załatwioną. No nie będę jechał do Działdowa, do pana Korteckiego, prawda? Bo to są koszty dodatkowe. Jasne. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, drodzy państwo, wszystkie uwagi, które są do mnie zgłaszane, ja przedstawiam na działdowszczyźnie. Tak jak powiedziałem, udało się rozwiązać w tej chwili w ten sposób, że w kwietniu, w listopadzie zabieramy do końca. Rzeczywiście się kolejny raz to powtarzamy i ma pan rację. Ma pan rację. Dobrze, kończę. Panie burmistrzu, ja już myślę, że jeśli chodzi o ten temat z tymi problemami się,
wszyscy spotykamy, że no, nieraz się zdarzają tego typu sytuacje, jakoś sobie radzimy. Tak, tylko, proszę Państwa, ktoś mówi, że wystawiam cztery worki, pięć worków, cztery zabrali, jeden nie. Ale nikt na przykład nie powie o tym, że popiół jest w regulaminie raz w miesiącu 120 litrów, a jak wystawia dwa razy, to jest dwa razy zabrane. I nikt nie obciąża dodatkowo. W drugą stronę też, tak? A z drugą stronę, jak nikt nie wystawia, płaci. Ale proszę Państwa, panie burmistrzu, już w tej chwili chyba szósty czy siódmy raz na ten temat rozmawiamy. Po prostu już koniec dyskusji, koniec rozmowy na ten temat, bo to jest, od tego są komisje, będzie prawdopodobnie nowa umowa podpisywana. Od kiedy będzie teraz zmiana wtedy będzie można dyskutować, będzie można o tym rozmawiać. Przygotowujemy się do przetargu od stycznia, ale drodzy Państwo, właśnie, każdy składa deklarację, na podstawie tej deklaracji podnosi opłatę. Jeśli ktoś deklaruje 40, to ma 40, jeśli 100, to ma 100. No, też należy o tym mówić. No, deklaruję i za to płacę. Dobrze, panie burmistrzu, już proszę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Chciałbym zadać pytanie a propos terminów odnośnie informacji od wojewodowego weterynarza i przekazanie informacji sołtysom. Odpowiemy na piśmie, ja mam to przygotowane na biurku. W najbliższym czasie wyślemy i będzie pan miał cały harmonogram z godziny na godzinę i z dnia na dzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja bym chciał w imieniu biblioteki bardzo serdecznie Państwa i nie tylko Państwa, bo mamy tutaj Telewizję Mazury, zaprosić, bo w czerwcu będzie się bardzo dużo działo w bibliotece, a więc chciałbym zacząć od tego, że 4 czerwca zapraszam na spotkanie z Edytą Jungowską. Dwa spotkania rano dla dzieci. Możemy na każde spotkanie zapraszamy po 100 osób, najpierw przedszkolaków, potem klasy 1-3, a o godzinie 17 zapraszamy na spotkanie dla dorosłych. No, każdy chyba kojarzy, świetna aktorka, teatralna, filmowa, również oczywiście od początku kariery zajmuje się także twórczością dziecięcą. Kolejne spotkanie, to już jest kolejne spotkanie w tym roku też z regionalistami. Ksiądz Kawa-Kawecki będzie miał prelekcję Sarnowo 1914. Chodzi o to, że w okolicach Sarnowa, tego naszego powiatu, chodzi o Sarnowo-Kozłowskie, są cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej, a więc na pewno ten temat dużo się dowiemy. A drugie spotkanie, prelekcja wygłosi pan Jakub Malecki, to jest pracownik z Muzeum Zestembarku, Grunwaldzkiego Muzeum. Chodzi o to, żeby po prostu przybliżyć, bo 15 lipca będą tłumy przyjeżdżały na bitwę grunwaldzką, a więc wcześniej chcemy po prostu tajemnicę Grunwaldu przedstawić wszystkim. Bardzo serdecznie zapraszam również, proszę, nowe fakty, tak. Bo tak, bo w tym roku przecież archeologiczne wiele rzeczy się wydarzyło, a więc wiele rzeczy pewnie po prostu ten pan nam tutaj przybliży. No i jedno z ciekawych spotkań dla dorosłej młodzieży i dorosłych zapraszamy 14 czerwca o godzinie 17 z Jakubem Żulczykiem. W 2017 roku Państwo wiecie, że ukazała się powieść Wzgórze Psów, które otrzymało Warszawską Nagrodę Literacką, a także Wawrzyn, Warmii i Mazur, a więc ponad 100 tysięcy egzemplarzy sprzedanej, na przykład Ślepnąc od świateł, no po prostu hit Belfel, serial po prostu dostał za to też największy sukces telewizji ostatnich lat. Więc 14 czerwca bardzo serdecznie zapraszamy na to spotkanie. Tak dla informacji, proszę Państwa, bo biblioteka też spełnia zadania Biblioteki Powiatowej, niektóre zadania Biblioteki Powiatowej. Ta impreza już się odbyła w Nidzicy, ale też będą trzy terminy przy Stoliku Zosiecką w Janowie, w Janówcu i w Kozłowie. W Janowie 14 czerwca, w Janówcu 25 czerwca i 26 czerwca w Kozłowie. Coś więcej, gdyby coś, to na naszych stronach internetowych, na Facebooku. Teraz też podamy do urzędu. Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie. Proszę bardzo, pani Dorota Kieszkowska.
Proszę Państwa, chciałabym jeszcze doprecyzować to zaproszenie, które przeczytał Pan Przewodniczący. 6 czerwca na 4 Regionalny Punkt Ustań Zawodowego Mistrzów Mazureczek. On się odbędzie w Hali Widowiskowo-Sportowej. Także naprawdę serdecznie zapraszam, dlatego że to jest trudna impreza, taka, na której przedszkolaki świętują. To nie są tylko nasze dzieci z naszego przedszkola. To są dzieci z tutaj z Nidzickich i spoza Nidzicy. Naprawdę impreza warta uwagi, także serdecznie zapraszam. I jeszcze korzystając z okazji, Panie Przewodniczący, niedługo, 14 czerwca, nasze przedszkole będzie świętować swoje 35-lecie. Do tej pory już nie będzie się odbywała sesja, ale już dzisiaj chciałabym wszystkich Państwa bardzo serdecznie zaprosić. Stosowne zaproszenie przekażę Panu Przewodniczącemu. 35 lat, to jest dużo i mało. Będziemy mieli imprezę w kinie, gdzie się zaprezentują nasi wychowankowie. Także też już dzisiaj Państwa bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję. Pan Mieczysław Szpejnal, mam nadzieję, że już nie ośmieci, tak? Jak ośmieci, to nie udzielam głosu. Panie Przewodniczący, ale tak pozytywnie, pozytywnie. Cieszę się, że Pan Burmistrz tak to wszystko wysłucha na temat tych śmieci, bo to jest naprawdę temat interesujący mieszkańców i myślę, że to, co Pan Burmistrz usłyszał i Pan załatwi, to mieszkańcy będą zadowoleni. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No nie, chłopie, jak nie masz z tym do czynienia, to nie mówisz. No ale już prosiłbym bardzo, no nie w ten sposób. No. Czy są jeszcze, kto chce zabrać głos? W takim razie, jeśli nie ma więcej, kończę sesję Rady Miejskiej.